O Jezus Maria, witam, witam. Ogarniam powoli to. Coś na żywo. Słychać mnie? W ogóle? Bo to jest jeszcze wszystko tutaj w powijakach.
czy coś słychać? Czy coś słychać? A, no nie było. Ach, staram się. Na razie miałem problemy troszkę techniczne, jak zawsze. No i nie miałem kamery. Zaginęła w akcji. I... A, no git. No już próbuję to ruszyć do przodu troszkę z tym... nitem, mam nadzieję, że chciałem tą, przede wszystkim tą 7.2 mówię, tą Panzer 2 zrobić. Momencik jeszcze, bo muszę tutaj troszkę pobawić się. No czy tak, no chciałem coś teraz podziałać, tylko nie wiem, czy jest sens dzisiaj, bo nie wiem, jak to wygląda w necie. No dla mnie to szału nie ma na razie. Soundgarden, to słychać czy nie słychać mnie? Bo tak średnio ja to tutaj za dużo jeszcze nie orientuję w temacie streamowania, także to jest powoli, powoli wszystko do przodu. Nie wiem. Badam jeszcze ustawienia. Coś słychać. A jak w ogóle z obrazem? Czy to jest takie, jak u mnie to tak wygląda, jak było troszkę za mgłą, czy to tak wygląda? A tak powiem, coś, to ten detal widać, coś, że ten model jak i tak dalej widać to w miarę ładnie. No mówię, mówię. No to teraz pytanko, czemu mnie... Nie, bo ta, to poprawi się wszystko, jeśli chodzi o obraz, bo kamerkę zamówiłem taką porządniejszą Logitecha, bo ja mam starego Creative'a, takiego, co miał tam super, nie wiem... Aha, no właśnie, na bokach, bo to jest, mówię, stara kamera i po prostu nie widać. To jest, ona miała tam taką malutką rozdzielczość, bo to już ona ma kilka lat, to pomyślcie sobie co kilka lat temu, jak te kamery wyglądały. Taka mała, biała, jakiś tam ma... ogniskową coś podane, takiego auto tuning, także jakiegoś tam Logitecha takiego
przydatnego, a tą sobie użyję po prostu, żebyście mnie też widzieli jako drugą tam kamerkę, że tak powiem z twarzy, żeby mi było widać, że nie robię głupich min albo coś. Tylko mówię, no coś widać, mówicie, sobie zobaczę. No u mnie to nic nie widać, ale to może dlatego, że aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Widzicie, teraz będzie widać pewnie. No widzę, dobra, coś tam widać. Szału nie ma. Jeszcze walczę z tym. Znaczy tak, generalnie o, coś mi się włączyło, jakieś ustawienie. O, to mi chodziło, dobra. Coś mi się włączyło. Ale nic sensownego. O, jest coś. Super, żebym wiedział, gdzie to jest. A no późno, no ja jestem raczej nocnym stworzeniem, ale no oczywiście będą tam w ciągu dnia. Tylko muszę, mówię, muszę to wszystko ogarnąć, bo po prostu teraz dopiero neta jakiegoś takiego dorwałem z tym większym uploadem. I na razie się tak bawię, bo to mówię, dla mnie jeszcze nie ma tutaj takiej jakości. Mówię, kamerka przyjdzie, to będę już może coś robił takiego. Muszę sobie tutaj studyjko przygotować, jakieś jaśniejsze tło. Kamerki poustawiać, bo żebyście to wszystko widzieli. Na razie takie chyba trochę testy, żeby, mówię, żeby to ogarnąć. Wczoraj działałem też na live'ie. Tam kleiłem sobie ten model właśnie Hanomaga i tą przyczepę Widelwagen do V2. Także powolutku do przodu. No, tam generalnie to chciałem zrobić, podzielić w ogóle jakoś tematycznie. Robić jakby takie programy dzienne, coś w tym stylu. O różnych godzinach, prawda? Także to się jakoś, mam nadzieję, rozbuja. Na razie tutaj badam, jak to w ogóle wszystko poustawić, żeby to było sensowne. Bo to akurat nie może na YouTubie to nie będzie. Chciałem tak ostatecznie na Twitch się wbić, na ten dział Creative. Tak docelowo. No ale trzeba od czegoś zacząć i jakoś trzeba to wybadać, jak to działa, jak na razie. I po prostu przyzwyczaić się do tego, bo to jest coś takiego innego. Więc tak to wygląda. Obadam jeszcze jakiś internet, może inny, bo już tych internetów mam tyle, łączy, nie łączy, ale coś takiego super stabilnego by się przydało. Komputer oczywiście, no cuda, no trzeba jeszcze niestety sprzęt zainwestować, żeby coś takiego było. Bo jednak modelarstwo to trzeba dobrze wszystko widzieć, nie? No. Nie tak. Nie tak jak teraz to jest. Także no, dobry start. Coś robię.
No, napisze mi ktoś coś takiego, jak to tam się prezentuje. Czy tak mnie słychać, czy mnie nie słychać? Czy ja tu jestem, czy mnie tu nie ma? No mówię, badanie, to ciągle badam, co się dzieje. Troszkę tutaj jest roboty, chciałem coś pokazać może dzisiaj. Ale nie wiem, czy pokazuję. O, słychać mnie. No, dzięki Sebastian. Coś tam już lepiej się czuję, jak wiem, że coś ktoś mnie słyszy. Jeszcze jakbyście mogli mi powiedzieć, czy to jest wszystko takie płynne normalnie, jak tam gdzieś oglądacie takie. Aha, słabo słychać. Kurczę. Zaraz obadam, czy gdzieś ten mikrofon mogę tutaj podrzucić sobie w systemie. Wszystko tu jest nim podgłoszone na maksa. Mikrofon jeszcze ustawienie sobie wezmę. Teraz może. Aha, ja to wszystko widzę na tym, dobra. Mam to wszystko na mikrofon. Zaraz sekundkę, kodowanie. Wszystko jeszcze do ogarnięcia. Mikrofon jest. Mikrofon. Zobaczymy to. Czy. A teraz mnie lepiej słychać? Powiedzcie mi, czy lepiej teraz jest? Już teraz jest git, tak? A lepiej, no bo ja mam taki mikrofon kupny, a chyba miałem ustawiony na ten z kamerki takiej starodawnej, więc tu mam blisko siebie dosyć ten mikrofon jakiś taki sobie kupiłem, wolno stojący ostatnio. Dorwę słuchawki, to może już będę sam się tu podłączył, żeby się jakiegoś echa nie mieli czegoś. Na razie jestem na wyciszonym. No to muszę wszystko, mówię, jeszcze ogarnąć. To jest wszystko do ogarnięcia na początek, tak sobie tutaj startuję. Także na pewno to idzie do przodu i na pewno to już będzie tak na żywo bardziej cały czas. Bo ja modele generalnie robię cały czas, no znaczy może nie cały czas, ale bardzo często i w ciągu dnia mogę po prostu więcej razy to wszystko pokazać i tak dalej. Jest to pokazywać w modelarstwie, także to już powolutku sobie tutaj ogarniam. Już od roku planowałem ten start z tym właśnie live'em, tylko mówię, no internet teraz dopiero dorwałem taki w miarę, żeby coś tam można było przesłać. Niemniej jednak trzeba jeszcze tutaj wszystko wybadać. Także widzę, że to jest wszystko takie trochę porozmazywane. Jeszcze jest rozwalone, no to tak, dobra. Nie ma to tamto. Jeszcze muszę jakoś to ogarnąć, żeby kompresor nie buczał, jak będę włączał. Ale to może przy okazji. Ok. Także dobra, coś tutaj by trzeba w takim wypadku pokazać, żeby nie było. Generalnie jakoś to podzielę tematycznie, żeby coś pokazywać. Na razie mówię, akurat robię teraz 7.2.
taka dosyć skala fajna. Dorwałem sobie właśnie taki zestaw. Jest, jak widać, V2. Przyczepa Widerwagen, Hanomag SS100. Wczoraj go kleiłem na żywo właśnie na live'ie na fejsie. No i dzisiaj chciałem go pomalować. Właśnie czekałem tak, kiedy z tym ruszyć. I mówię, coś tam zrobię, tylko mówię, ciągle nie wiedziałem, żeby to, chciałbym, żeby to było tak widoczne, jak ja to widzę gołym okiem. To było bardzo sympatycznie. Na razie jednak skupiam się chociaż na tym starcie takim, że tak powiem. Coś trochę tego jest, ustawiania. No i tak. 7.2 podejście numer 1. Czyli jak fajnie pomalować 7.2. Przede wszystkim 7.2 trzeba wycieniować i wyciągnąć detale maksymalnie, wszystkie małe detale, bo to jest jednak maleństwo. Tu od razu widać, zwraca uwagę na tutaj te kratki wentylacyjne, na grill, na te jakieś listwy, linie, klamki. To wszystko trzeba wyciągnąć, można to wyciągać na koniec, można to malować akrylami całość. Wszystko po kolei. Jeszcze czekam na farby, nie mam akurat mojej podstawowej czarnej matowej paktry, od której zawsze wychodzę i to jest wielki ból. Ale postaram się tutaj ogarnąć w najbliższym czasie. Jakby ktoś chciał o coś zapytać, nie, tam w trakcie sobie na tym czacie, no to ja sobie to chętnie przeczytam i odpowiem, nie. Bo to jest, po to jest czat, nie. Także, przepraszam. Także jadę z tym modelem. Chcę sobie jakąś alternatywę tutaj znajdę na pewno. Tu coś jest, jakaś resztka farby. Resztka farby jest, tylko zobaczymy, czy to jest resztka, ta moja Mixo. Czarna bańka leciała, niesamowita bańka farby. Aha, to jest mój mix, czyli farba mega rozcieńczona, nie nadająca się do niczego. Is there anyone from foreign country? Could you use chat? Wrote something? Please, please. Nie wiadomo, czy ktoś jest, jak to działa. Może ktoś jest. Anyone from other countries? Hello, if someone hear me. Or nope. Ah, maybe someone. We'll see later. Okay. Czyli tak, to go bazujemy na szaro całego w takim wypadku. Aerograf. Zawinięte kabelki, nie ma problemu. Aerograf Infinity Harden Steinbeck, czy jak to tam się zwie, z filtrem Sparmaxa, który tam odsysa sobie wodę, żeby nam nie leciało do farby i nie robiło żadnych psikusów w trakcie malowania. Tak, tam mówiłem na filmikach o tym aerografie.
i powiem, nie lubię go. Nie lubię nim malować. No ale miałem awarię ostatnio innego aerografu, tak zwanej pseudo-iwaty. Dysza mi zaginęła, upadła mi gdzieś, odbiła się nieszczęsna i nie mogę jej znaleźć. Akurat jak czyś po czyszczeniu. Ale jak nie, to dokupię. Albo kupię iwatę całą, znowu tą pseudo za parę groszy. No bo trzeba czymś malować, ona fajna. Fajna jest taka, dosyć przyjemniejsza niż to urządzenie. Ale trzeba coś pomalować. Także startujemy z tym modelem na dzień dobry na live. To historię zapamięta, że zacząłem od Hanomaga z firmy, która od 100 lat nie istnieje, czy tam od iluś. Starutki jakiś model znaleziony na giełdzie modelarskiej, kupiony w Czechach. No i działamy, zobaczymy, co to będzie z tego. Także tu wychodzę, no tak, będę malował naszymi tymi pakterami, które są u nas na polskim rynku niesamowicie popularne i które ja polecam, bo od nich zawsze startuję. Już sobie tutaj wszystko szykuję, bo tu farby troszkę nieruszane były parę dni. Mnie nie było, ale już jestem ogarnięty. Co tu, gdzie jest, to się zamyka, jest, to jest. Także mój tutaj, zaraz pokażę wam przepis na pancer Greya fajnego. Jak się tylko doszukam trzeciej farby, brakującego elementu mocy, która gdzieś wyparowała chyba. No dobra, zaraz ją muszę, ją tak znaleźć. To za robota bez farby. Tak, wszystko w warsztacie, wszystko pod ręką. Gdzieś ją odłożyłem, a ładnie, to jest właśnie tak, jak się robi porządki. Gdzieś tam w środku jest. O, tu jest cała, dobrze. O, już jestem. I tak. Startuję zazwyczaj od czarnej matowej na cały model, czyli tam wszystko ps, ps, ps i tak dalej jest czarny. Dziś wyjątkowo nie mogę, a to chyba dlatego tak robię z tym czarnym i tak mi wygodnie, że mam te koła, nie, czy tam jak robię czołg sklejony, to mogę sinicę, wszystko to sobie zapsikam, nie, a później tylko sobie wyciągam jakieś tam elementy pozostałe, a te kolory, które mają być czarne, już są tam zabazowane, jak to się mówi, i później tylko pędzelkiem sobie je poprawiam. Także tak, cały tutaj zestawik będzie malowany właśnie na szaro. Pancer Grey. Rakietę pomaluję prawdopodobnie na te kolory testowe, czyli biało-czarne, tudzież biało-czerwone, bo takie, taka kratka, można powiedzieć, w kratkę, był fajnie na przemian malowany, jak szachownica. No i tak zrobię V2. Także to za chwilę. To V2 to może na później, bo to jest inne kolory. O, właśnie sobie rozwaliłem po raz chyba 10 dzisiaj jedną tą V2 kombi. Tak mam właśnie, że co chwilę coś musi odpaść. Dobra, sklejam na szybko, żeby nie było. Zjadam akrylem, żeby nie mówili, że podwójka sterowności nie miała. Dobra, sobie leży. Wracając, tak, mamy pakter, czyli te u nas najpopularniejsze farby, żeby fajnie zrobić. Pancer Greya, trzy kolorki nam potrzebne. Od nich zawsze wychodzę, na wszystkich moich chyba szarych modelach robiłem praktycznie zawsze paktrą tymi trzema odcieniami.
Bo oczywiście ja nie robię tak, że ma być pancer grey, to ma być jeden ten pancer grey i to ma być takie super ciemne, bo to do niczego nie prowadzi. Tak więc ja tylko wychodzę z tego podstawowego, czyli Erala 7021, czyli to jest farba A107, spak, który jeszcze raz powtórzę, A107. To jest ta farba, kolor bazowy. Później dodajemy sobie tak zwanego smaczku, czyli używam farby A36, spak, który to jest Federal Standard 35-164, czyli to jest taka, powiedzmy, szaro-błękitna farba. Nie maluję oczywiście, bo najpierw jak pomalujemy 107, to wszystko na maksa. A to my już dajemy sobie tylko na środkowe powierzchnie, tudzież jakieś tam kąty i tak dalej, żeby to tylko rozjaśnić lekko aerografem, zaraz pokażę. I na koniec dajemy A41, taka jasno szara, fajna farba, o numerze FS36320, fajnie to powiedziałem, no ale to wiadomo, 36320, może tam będzie profesjonalniej, przepraszam. No i tymi trzema farbami sobie pykniemy cały tutaj sprzęcior, później poprawię na czarno koła, różne takie elementy, różne tam sobie wyciągniemy, łosze i tak dalej. I mniej więcej tak to będzie wyglądać. Także ja startuję, odpalam maszynę. No, głośno nie chodzi. O, dobra, chodzi gdzieś. Path Echo. Znaczy tak, czy będzie można, ja nie wiem, bo tak naprawdę nie wiem, co tu się dzieje i tak dalej. Jeszcze nie ogarniam tego systemu, jak to działa. Nie mam ani tego dodatkowego urządzenia, które mi tutaj streama pobiera i tak dalej. Nie wiem, czy to się akurat zapisuje gdzieś. Także jeśli nie będzie, to ja na pewno coś zrobię na kanale i na pewno nie ominie a was to, a na pewno będę nadawał na żywo częściej, na dużo częściej niż do tej pory pokazywałem filmiki, bo niestety filmiki to jest to, że to trzeba siąść, nagrać, wszystko pomontować i tak dalej, i wszystko tam przygotować. A tutaj widzicie, siadam, to robię to praktycznie codziennie, czyli siadam, jak mam cały sprzęt już będę miał, że tak powiem, ogarnięty, siadam, odpalam kamerkę i tu macie wszystko na żywca i wszystko sobie możecie zobaczyć. Ja robię w ciągu dnia i nie wiem, od rana czasami, wieczorami, w nocy, no kto jak tam woli, nie? No to sobie jakąś rozpiskę zrobimy, kiedy co będzie i tak dalej. Także na pewno nic was nie ominie. Będę się starał to pokazywać, a jak będę już ogarnę ten cały bałagan od strony technicznej, to na pewno te filmiki, które tam nagrywam i tak dalej, to będą zapisywane i udostępniane na kanale. Bo im więcej tego, tym lepiej. MS Bartek, witam, czołem. Robimy, działamy, jak widzisz, na żywca. No, aerograf już hucha dmucha, także zaraz coś tam się zacznie dziać. Strasznie ubolewam. Aha, dobra, maluję, już musiałem odpalić kompresor, żeby coś powietrza było w mańku. Także maluję się. Model numer 1. Czarna, chciałem powiedzieć, czarna, szara paktra. Jak widzicie, leje bez, nie wiem czy widzieliście, jak nie widzieliście, a to wszystko wycentruję już na następny raz. Na sucho sobie ładnie, elegancko idzie. Co ja mówiłem? No dobra, maluję, bo szkoda czasu, tak? Szkoda nocy. Bo trzeba wstać rano pewnie, nie? Do szkoły, do różnych tam tych, ja też muszę dzieciaki porozwozić. Normalka. Aha, ultra. Coś z ultrą się stało. Nawet nie wiem, coś tam. Gdzie ja mam w ogóle? Nie wiem, coś uszkodziłem chyba. Nie wiem, bo nie mogę, nawet nie widzę jej. Była gdzieś dopiero.
się tutaj postaram. No i tak. Pak, który jak widzieliście, dałem bezpośrednio ze słoiczka, nie rozcieńczam nigdy, bo to jest farby samo strzały, malujemy od razu, nie ma się co czarować. Jak widzicie, też nie maluję tak jak to malują samochody na filmach albo coś takiego na tych Pimp My Ride'ach. Maluję w cały świat, jak to się mówi, x-y, kropki, kółka i tak dalej, jak mi ręka poprowadzi. Też nie ma jakiegoś problemu z tym, nic się nie dzieje, nic się nie zepsuje. Chyba, że się farba skończy. O, dobra. Dolewać trzeba co chwilę. I używam też tego zbiorniczka, bo tu wystarczająco na małym 7,2 farby to jest. Muszę, mówię, kamerki muszę poogarniać, żebyście to widzieli w miarę. A żebym ja nie musiał do tyłu malować, bo to też nie jest zbyt wygodne. Okej, okay, to troszkę już tu mamy. I tak, ja używam, powiem, że tak, używam suszarki, bo model, o, farba jest mokra, to dotkniemy albo coś, ślad i kaplica, nie trzeba zetrzeć i podmalować od nowa. A ja sobie tutaj odpalam z boku suszareczkę. I sobie huchnąłem, dmuchnąłem i o, już jest wszystko suchutkie i można sobie robić dalej. I to jest właśnie zaleta paktry, że tylko pyknąć trzeba suszarą i można jechać dalej. Jeszcze raz suszonko. O, no i już jest jeden element, od razu jakoś inaczej wygląda, widzicie. Szary, ładny kolorek, to jest fajna ta bazowa. Tak były malowane w ogóle pojazdy podczas II wojny światowej. Były takie mega ciemne, to wyglądało czasami jakby było czarne. Tam, czyli tam w nocy i tak dalej, to nie ma szans, żeby to zobaczyć. Ale mówię, to jest tylko wyjściówka. No modele niestety czy niestety trzeba jaśniej malować, żeby to ładnie wyglądało i tak dalej. Wróciłem dopiero co z konkursu z Holandii, to tam modele były niektóre kosmiczne, a figurki już niszczyły system całkowicie. Jakbyście zobaczyli, to już jest kosmos, jak ludzie potrafią malować, cieniować i tak dalej farbami. To już są tacy artyści, tylko nie malują obrazów, tylko walą figurasy z żywicy. Ale to taki temat poboczny. No i tak czasami, jak nie mam jakiś taki kanciaty element trzeba pomalować, to sobie, a nie mam jak go później przytrzymać, a nic, sobie wbijam na nożyk, tak tutaj od spodu i można sobie na leciku pomalować od spodu. Zawsze jak się wbije, to tam mały fragmencik będzie nieco. No, po polsku, po polsku, nie po polsku, no trzeba dla wszystkich robić, no. No, zawsze jest po polsku, nie? No, przeklinam po polsku, to i robię po polsku. To jest
wszystko do ogarnięcia. No nie są jakieś skomplikowane rzeczy, bo wiadomo, trzeba ogarnąć system. No i powolutku do przodu. No teraz sobie znowu mogę tutaj wbić nożyk, bo aha, mogę albo nie mogę, bo to jest materiał jakiś też z kosmosu, żywica. No właśnie. Chociaż tyle, że wytrzymała. Jeszcze tu gdzieś miałem kierownicę, zaraz ją trzeba dorwać. No to jest właśnie takie troszkę z zabawy. Tu coś piszcie, bo ja tu jakieś mam statystyki, pół wiadomości na minutę, to jest Jezus Maria. Pół wiadomości na minutę, co to za statystyka. Dobra, jeszcze w podwozie robimy. No już trzeba iść spać, ja wiem, że wy śpicie normalnie jak ludzie, ja niestety nie. O, no to jest takie trochę trudne, no pędzelek, kurczę, no można pomalować, nie powiem, że nie, bo są detale, które moja, detale takie drobne akurat maluję. Czekajcie, bo mam morderczą muchę, może ją zabiję wreszcie, bo już odleciała, dobra, może później. Smugi wychodzą, no ewentualnie można z farby rozcieńczyć. Generalnie możesz na przykład, jest taki motyw, że możesz sobie kupić, skleić model, kup sobie farbę taką w sprayu, Deco Color, to jest podkład do samochodów olejny, on śmierdzi, tylko trzeba malować to na dworze. Tym sobie spryskasz cały model i potem możesz pędzelkami malować. Myślę bez problemu, to jest taka farba podkładowa, ona daje powierzchnię, no bo po plastiku jak walimy pędzelkami, to są te smugi, to tak by trzeba kilka warstw zrobić. A takim dekokolorem jak spryskasz, to jest fajny podkładzik, ona jest, później się robi taka satynka i później możesz sobie pędzelkiem ewentualnie wszystko wymalować, to jest wszystko do wyćwiczenia, no bo ja pędzelkiem mówię, ja pędzelkiem detale wyciągam farbami olejnymi, czyli jak pomaluję sobie model o akrylem, dam jakiś tam Sidolux, coś, łosza zrobię i tak dalej, to później jeszcze sobie mogę na przykład na szarym, fajnie białą olejną farbą wyciągać tam detale, takie różne śrubki, dupki i tak dalej. Także jak najbardziej, ja mówię, stosowałem ten deco kolor, super jest i można sobie nim bazować i wtedy myślę na pędzelek wszystko jest do zrobienia. Ultra. Znaczy tak, powiem tak. Powiedzmy, że te tak zwane w cudzysłowie te najlepsze modele, jakie kiedyś tam robiłem, to malowałem tylko tymi najtańszymi aerografami. Ultę tam miałem przez bardzo krótki okres, malowałem może z 1-2 modele nią. Co do dysz, zazwyczaj w większości moich aerografów, a przeżyłem ich już około 25 powiedzmy, no to malowałem 0,3 i to jest myślę wystarczające. 7,2 malowałem kamuflaże na 7,2 tym 0,3 i dało radę.
Ultra czy nie ultra? No mówię, to jest takie troszkę. Kurczę, niezniszczalna mucha. Któryś raz ją pacnąłem i żyje. Dobra. Także ja mówię, no ultra można sobie kupić ultra. Fajnie mi się na przykład kupiłem sobie kiedyś. Malowałem, nawet fajnie mi się malowało tym, jak on się nazywa, Iwata Forneo, taki jest w zielonym opakowaniu, fajny aerograf, on jest taki 200 coś złotych kosztuje, czyli taka cena jeszcze względna. Na eBayu tam gdzieś można go dorwać, myślę, że u nas też gdzieś tam w jakimś sklepie był, na pewno tam aerografy.pl, coś takiego, bo tam biorę często sprzęty. To jest taki właśnie alternatywa do tych takich, no jak Ultra, nie, to tam jest chyba 0,3 ta dysza. Także, ale daje radę malować też. Malowałem dopóki on akurat miałem coś takiego, że mi tutaj trzonek, gdzie się dokręca wężyk, ewentualnie filtr, po prostu trzonek mi cały metalowy pękł. Nie wiem, czy to jakaś fabryczna była wada, bo jakoś tam specjalnie nie rzucałem nim, żeby aż tak się uszkodziło. Po prostu pękł. Spawać nie miałem zamiaru, więc ją wyrzuciłem. No bo cóż miałem zrobić? Także to była taka jakaś wada, nie wiem, może trafił mi się jakiś. Ktoś tam na swojej zmianie produkcyjnej przysnął i coś tam się popsuło. No ale mówię, nie mi się dobrze robiło, tam 200, mówię, 200 parę złotych kosztowało, nawet chyba można było ją za 190 swego czasu kupić. Także trzeba szukać alternatyw, one w zielonym pudełku, bo ona w zielonym jest po prostu z tym podajnikiem grawitacyjnym od góry, a niebieska jest tym bocznym. Więc lepiej grawitacja, żeby nam pomagała, nie? Dobra, malujemy, bo rozgadałem się. No widzów ubywa, zamiast przybywać, no ale to normalne. Niestety na razie to jest wszystko bieda, ale będzie lepiej. No i możecie sobie. Wiesz co, Maniek, to jest tak, że zależy jaka farba, no generalnie roznosi się, tak, ale na przykład nie powoduje jakichś tam uczuleń, czegoś, nic tam, nikt ci nie będzie kichał, czy tam dusił się, na przykład tą paktrą, ona tak jest mało nawet pyląca, natomiast roznosi się. Ja wiem, że tam jest dużo, duża ilość modelarzy, co mieszka w bloku, no i to jest tak właśnie problem. Można sobie zrobić tą budkę taką do odciągania tego, czyli takiego węża się robi tam do okna, wyjmuje na dnie węża, tylko to jest to taka rura do wentylacji, ta taka harmonijkowa, srebrna taka, i budkę drewnianą się robi, tu się maluje i w środku tam wentylatorek się mocuje, nawet taki jak od kompa, ten 12 120 mm, i to wyciąga sobie ten właśnie pyłek, bo on tak szybko się nie roznosi. Tutaj się raczej unosi blisko aerografu i wtedy go odciągamy na zewnątrz, prawda, i wylatuje. No dużo osób, no ale to jest, mówię, no to nie wszyscy mogą sobie na takie pozwolić, jakieś modyfikacje mieszkania i tak dalej. Także to jest jedyne takie, co mogę, nie wiem, poradzić, jeśli chodzi o to, więc tak to by wyglądało. Ale da się, myślę, że się da. No ja mam warsztat osobny tutaj. W domu, ja mieszkam w domu tak zwanym jednorodzinnym, więc u mnie nie ma problemu, jestem zamknięty na trzy spusty. Nie, to spoksik. Bartku, to jest tak, że ciśnienie się, sterowanie ciśnienia jest tak, jak wychodzi z kompresora, tak. To jest właśnie to, nad tym steruje się ciśnienie. Tam manometr jest obok i obok tego właśnie. Jak sobie podkręcimy, to tak maluję. Ja maluję w tym momencie, teraz mam troszkę brudny ten manometr. Ile tu tych barów jest, mam też troszkę śmietnik. 2,5 bara, u mnie jest ciśnienie 2,5 bara i tym ciśnieniem sobie maluję.
To jest ciśnienie dosyć duże. Nie jest aż takie potrzebne zazwyczaj, ale ja lubię na wysokich ciśnieniach malować, żeby nie było. Największym malowałem, słuchajcie, iwatą przy 8 barach kompresorem samochodowym. Tutaj właśnie w tym warsztacie, nawet w tamtym poprzednim, bo mam dwa warsztaty podwójne takie. I poprzedni był taki, że po prostu, żeby w nocy malować, no to żeby mnie tam domownicy nie mordowali, że tak powiem, a było tak, to zakrywałem, pamiętam, kurtkami, kocami, czym się dało, bo on miał, nie wiem, półtorej chyba, tak, półtorej konia mechanicznego, napierdzielał niesamowicie, był tak głośny, że normalnie jak stary czołg i po prostu trzeba było go wszystkim zasłonić, jeszcze kładłem się na niego, żeby go przytrzymać, bo on drgań dużych dostawał, no i tak czekałem, aż się napompuje tam, on miał ten zbiornik wyrównawczy mega, no więc taki gigantyczny, nie wiem ile to było litrów, no i to wszystko tak odpalało, jak mówię, jak stary czołg, i trzymałem, trzepało mnie razem z nim, i jak już się napełnił, tylko było napełniony, i wtedy już mogłem cały na jednym zbiorniku cały model pomalować, i wtedy powiedzmy noc nie była stracona, no ale trzeba było cały ten system zasłaniania tego i tak dalej ogarnąć. No, w międzyczasie wam jeszcze powiem, że to jest 7.2, tam nie wszyscy 7.2 robią, ale będę miał fajne 3 piąteczki, dorwałem właśnie w Holandii, jak byłem teraz, do zrobienia. I akurat fajne modele do pokazania różnych efektów weatheringu, na pewno je pokażę na kanale. Wczoraj je pokazywałem właśnie na żywca, tam miałem widza, który pewnie nie wiem, czy już dzisiaj go może nie ma, ale no wczoraj był, więc... A nie, to ty chyba, Bartek, tak? No nie wiem, jak Bartek chyba to był. Więc jeszcze raz pokażę tak na szybko, nie będę otwierać, ale pokażę, żebyście widzieli. Czyli tak, BRDM1 z żywicy, cały taki klocek plus elementy, plus tam jakieś fototrawionki, jakieś cuda, no to będziemy sobie malować niebawem, jakimś polskim kamuflażu takim okresu Układu Warszawskiego. No i na to drugie, czyli BRDM dwójeczkę z żywicy też dorwiemy jakiś fajny kamuflaż. Coś na pewno wykombinujemy, także to wszystko tam. A inny ktoś, no może ktoś inny, no mówię, no miałem wczoraj chyba ze dwóch czy trzech widzów, także i tak, że ktoś inny to już sukces chyba, trzeba powiedzieć, także mówię, no chyba nie tak źle. Na początek sobie tutaj pyknę to na szybko tutaj, bo chciałem już przejść do cieniowania, jak się uda. Pewnie, pewnie. Od czegoś trzeba zacząć. Ja mówię, rok temu pomyślałem o tym i teraz już coś tam pokazuje i jest dobrze.
małe kroczki w modelarstwie, no to jest podstawa, żeby się czegoś nauczyć, bo niestety jest tych kroczków bardzo dużo. Dobra, jeszcze kółeczko i jedziemy dalej, bo już kurczę, pewnie mnie tam przeklinacie, że jest, jak on to wolno robi, jeszcze nic nie widać. Także już się staram to wszystko ogarnąć na szaro, a teraz już będziemy cieniować kolorami. Już coś ciekawszego. Ostatni element na szaro. A, no kartony. Ja też kiedyś kartony składałem. Bardzo krótki moment. Bardzo krótki moment składałem kartony. Jak byłem młody, tam miałem fazę też na kartony. Udało się jeszcze. Aha, jeszcze ten wagonik, dobrze. Ale to wagonik jest już tam palny kiedyś. Najważniejszy jest Hanomach. Dobra. Pantera Stamki. No pewnie, że robiłem. Robiłem ją kiedyś. Całkiem fajny model. Na taki właśnie do ćwiczeń i tak dalej. Ja już robiłem później, jak już tam trochę ogarnąłem modelarstwo. Niemniej jednak fajne, no gąsienice ma słabiutkie, te gumiaki takie śmieszne i w ogóle nie mają tego bieżnika pantery, no ale no taki model do zabawy, nie? Można poćwiczyć, można się czegoś nauczyć i łatwo się skleja, bo to tam jeszcze z tymi aparaturami, co kiedyś było, to takie mocowania i tak dalej. Także no, model fajny, no ja mówię, ja polecam wszystkim zawsze te stare Tamiye, bo to one są solidne, fajnie się skleja, bo są łatwe. Mało mają tych elementów w miarę i po prostu dobre do malowania na początek, żeby tam ani kasy dużo nie wydać, ani po prostu się nie umęczyć z modelem. Dlatego też, no mam nawet, robiłem z pokazu, jak byłem w Stalowej Woli na konkursie, to robiłem pokaz. O, i mam na przykład tą Panther 2 z tam i widzicie, trochę tutaj takich różnych cudów robiłem z nią, zabawy, ale to tak na szybko było wszystko robione też, odkryłem przy okazji nową farbę. No a na początek Pantera? Pewnie. Pantera, Panther 4, co tam jeszcze było? Ten jak Tiger jest taki fajny, też droższy może troszkę, no a najlepsze, co mówię, Panther 2, 3 dyszki i macie fajny model. Można się bawić dowoli. Malować, przemalowywać. Ale Pantera to jest na tym to samo, tylko trochę droższe i trochę większe. No. Mówię, ja startuję zawsze od tego, na to jest dobre do testów, na pokazy tak samo robiorę. Robiłem o tym, macie błoto. Tu takie błoto na fikcji, ten fixer, tutaj naklejone na oleje, no to jest na oleje robione też ta płytka taka zardzewiała, no. Metalowe lufki dałem, no to jest model do przemalowania i na nim pokażę drugą część filmiku o Panther 2. Pomaluję go na szaro ładnie, wycieniujemy go właśnie. Ale to w swoim czasie już, mam nadzieję, skończę to i puszczę na kanał. Dobra, idziemy dalej. Żeby nie było, teraz nie maluję, tylko czyszczę aerograf płynem. Płynem, którego nie chcielibyście używać w bloku. Ani w domu, ani nigdzie chyba w ogóle go nie chcielibyście używać. Śmierdzi niesamowicie. Maska by się przydała tylko. Do nurkowania najlepiej. Z tlenem od razu. Iglica mi się skrzywi. A, jeszcze się ukułem cholerną iglicą. No, taką. Śmierdzi niesamowicie, ale jest super płyn do czyszczenia między właśnie malowaniami, zmianą kolorów i tak dalej. Choć ja i tak tu nie powinienem zmieniać koloru, bo to idzie do cieniowania. Medea, płyn. Airbrush, cleaner. Buteleczka kosztuje chyba 8 dych. To nie wiem, ile ona tu ma. No, a coś tam koło. Nie wiem, 0,7 taka.
I to tam znawcy wiedzą, co to jest 0,7, więc coś takiego. Bardzo fajnie się czyści między, czy tam po farbach akrylowych, ona tak, ten płyn tak zmywa, tylko mówię, śmierdzi niesamowicie, taki gryzący ma odór, że tak powiem. I tak widela sobie zostawiam. Czyli tu mamy tak, tu mamy ten pojeździk już pomalowany tym kolorem. No patrzcie, no i pierwsza moja, no druga może, ale już pierwsza taka transmisja z kilkoma osobami oglądającymi. Już minęła godzinka. Czas niesamowicie płynie. Dobra, jedziemy dalej, żeby ogarnąć. Teraz A36, ta taka błękitna, błękitna, niebłękitna, niebieska taka farbka, ona tutaj nam daje cień, żeby to było wszystko smaczne. Jakaś gęstwina się trafiła, ale też się pomaluje. Ten problem. No i tak, tu coś już tak, żeby było widać. Środek to zawsze delikatnie, tak to można spryskać, bo tylko i tak nie widać. A, no pewnie będą, wszystko będzie i będzie na kanale i będzie na żywo można zobaczyć, bo wiecie, to jest tak, takie coś, że na przykład jak kupujecie sobie gazetkę modelarską, to i macie tam Supernet krok po kroku, to jest całkowicie inna bajka, jak macie, powiedzmy, filmik, czy widzicie kogoś na żywo, jak robi, bo to jest dużo kroków na przykład na papierze, czy nawet na tutorialach pomijane, bo po prostu niektórych rzeczy nie idzie tak pokazać, niektórzy nie chcą pokazywać i tak dalej, no dlatego ja tu wszystko będę w miarę pokazywał, żeby to ogarnąć, bo to nie chodzi o to, że powiedzmy ktoś będzie robił, o, jakiś młody się nauczy i będzie lepiej później ode mnie robił czy coś, tylko chodzi o to, żeby tą markę swoją polską promować, że to my robimy, nie? Polacy fajne robią modele i koniec, nie? A nie tam, że ja ci nie powiem jak, bo będziesz robił lepsze modele ode mnie, bo tak często dużo osób myśli, to jest taka śmieszna w ogóle logika, nie? Także będzie wszystko, będę się starał max pokazywać, wrócę do gazetki, bo jak ktoś z was super model kupuje, czy widzi, czy nawet sobie w Empiku Luka, to teraz będzie w najbliższym tym, nie wiem, to jest jeszcze chyba wrześniowy, czy wrzesień, październik, nie wiem jak to teraz wychodzi, to będzie mój model tam, artykuł, taki dosyć obszerny, bo już widziałem sobie preview tego, także będziecie mogli sobie tam podpatrzeć, tam też parę fajnych technik pokazałem, opisałem. No i to będzie właśnie w najbliższym supermodelu, także zapraszam do luknięcia sobie w najbliższym czasie, jak już wyjdzie, bo widzę, że nadal jeszcze go nie ma, ale już jest gotowy, to dobrze. Pobrudziłem model, zamaluję. A, no spoko. Dobrej nocy i udanej roboty. Także spoksik. Ja rano też muszę rano stać, ale mnie dużo snu nie potrzebne. Na szczęście wytrzymały jestem póki co. Także dobranoc. Franek. A, no słuchaj. Zatkana dysza. Także montaż, zaraz ci pokażę, mam aeroglow rezerwowy, zaraz ci pokażę jak to zrobić, bo
Będziesz miał, o, przy okazji ja sobie tylko pyknę tutaj, żeby farby nie mieszać. Poza tym nie ma problemu, Maniek, ja robię tyle modeli, że jutro też coś będę malował pewnie. Pewnie jakiś następny model, także nic straconego. No, no to się zdarza. Te aerografy to zapychają się do pilkoty. Nie ma problemu. Dobra. O Jezus, o której godzinie? O której godzinie? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No, po południu, pod wieczór myślę. No, ja to takie tematy raczej. Wcześniej miałem więcej troszkę czasu, ale tak w ciągu dnia też coś tam rzucę, nie? Póki jest, to wszystko jeszcze ogarnę, nie? Ale mówię, no raczej popołudniówki, wieczory. To są takie dobre godziny. Może nie tak późno będę jak dzisiaj, nie? Może troszkę jutro zacznę, powiedzmy, nie wiem, o 7, nie, no, 17, to może nie, 18.30, 19. Takie klimaty jak zacznę, to myślę, że tam jeszcze człowiek jest w miarę przytomny, można coś zawsze sobie zobaczyć. No, to na razie popołudnieweczki, później ogarniemy, może jakieś takie dłuższe tematy, no zobaczymy. No, na reczkę, trzymaj. No jeszcze sekundę. Ładnie to wycieniować tutaj. To tu jest wszystko na niebiesko, tu jeszcze troszkę. O, no i już jest elegancko. Później czarnym się doprawi. Ja sobie tu go aerograf podczyszczę, ten jeden. Odpoczniemy, damy odpocząć trochę kompresorowi i już ci pokażę, jak z tym aerografem to tam się dzieje. Dobra, już aerograf oczyściłem sobie. No i dobra, już ci pokazuję, o co chodzi. To tak, to na razie sobie odłożę, niech to podsycha, bo jeszcze jeden kolor tutaj brakuje. Na koniec rozjaśnienie i tak dobrze jest. Tak, patrzę, gdzie to mi się ustawi, bo mam tylko lekkie opóźnienie. O, dobra, to odstawiłem. Śmiesznie to jest. Patrzę na to, co zrobiłem chwilę temu. Dobra. O, widać. To tak, jeżeli się tak zapycha, bąbelki idą, albo tam ci farba nie leci i tak dalej, tutaj jest problem.
i tu trzeba wyczyścić. Aerograf trzeba praktycznie, powiedzmy, że powinno się po każdym użyciu aerografu, czyli kończysz malowanie, wszystko po kolei czyścisz, bo inaczej on po prostu, ta farba się tam różne farfocle odkładają i on po pewnym momencie zdechnie. Więc tak, odkręcamy sobie tutaj tą osłonkę. A to wszystkie aerografie mniej więcej tak samo zbudowane. O, i tutaj jak osłonkę sobie zdejmiesz, będzie dysza. Właśnie tu jest to, czego mi tu brakuje, czyli ten taki mały cycuszek z takimi dwoma spłaszczeniami. I to jest zapchane najprawdopodobniej, przyczyna. Czyli musisz sobie jeszcze tył odkręcić, końcóweczkę z tyłu. Tu masz tą iglicę. I tak, dyszę, tam jest taki kluczyk, on ma taką otworek i nim się otwiera, jak dobrze pamiętam, właśnie odkręcam, przepraszam, tą dyszę. Ja jak nie mam, to odkręcam sobie, na przykład biorę sobie cążki i delikatnie tu łapę przy tych właśnie ścięciach i odkręca się, nie? Przy zakręceniu trzeba bardzo uważać, żeby nie, trzeba nie tak na ten, tylko na czuja. Nie na opór, bo jak na opór, to można przekręcić dyszę, gwint się urywa i koniec, kaplica. Później tylko jest kłopot. Bo raz mi się tak zdarzyło, w nowym chyba aerografie dziabnąłem i koniec, było po dyszy. Przekręciłem. No i tak, dyszę sobie zdejmujemy, odkładamy. Można sobie tam jakimś właśnie takim airbrush, tym thinnerem, czy jakimś tam płynem, czy jakimś rozcieńczalnikiem do akryli pyknąć. Można do środka, na przykład ja używam często nitro, to jest bardzo żrące, śmierdzące i trujące, ale takie z dragona, z tego, z castoramy, nie, czy z czegoś. Pędzeleczkiem takim małym sobie tam do tego najpierw, żeby to tam wszystko się, że tak powiem, przemieliło, nasiąkło. No i tak, nie masz żadnych, że tak powiem, narzędzi do czyszczenia, bo raczej nikt tego na początku nie ma. Ja nawet do tej pory chyba no, mam jakieś, ale nie wiem gdzie nawet. I tak, wyjmujesz sobie iglicę. Jak jest brudna, to ją trzeba oczyścić, czyli na tego thinera, czy jakiś tam płyn na chusteczkę pyknąć i tak przejechać kilka razy, żeby ją oczyścić. No i tak, bierzesz sobie dyszę i to będzie twoje narzędzie do czyszczenia dyszy. Bierzesz dyszę i sobie wkładasz tą iglicę delikatnie najpierw i patrzysz, czy ci ona przechodzi ładnie przez dyszę, czy wychodzi na zewnątrz z luzem i tak dalej, a później tak delikatnie pod kątem bierzesz, żeby nie zagiąć końcówki i sprawdzasz, czy się tam na ściankach po bokach nie, po prostu nie odłożył jakiś tam taki resztki farby i tak dalej. Jak jest, nie wyjdzie w ogóle, to znaczy, że masz zatkany całkowicie, trzeba czyścić. Czyli właśnie płyny i tak dalej, albo jak ona się tam namięknie, to ta farba w środku, to ją delikatnie przepchniesz na zewnątrz właśnie w tej iglicy, tak jakbyś, no nie wiem, co przepychał, no przepychał rurę, nie, zatkaną, nie. I ona sobie tam wyjdzie, te farfocle ładnie, a później pędzelek taki cienki sobie, stary, najlepiej, żeby nie niszczyć pędzelków, namoczony właśnie w tinerze, włóż tam do środka i tak dalej. Kilka razy tak przejeść, można zrobić takim dłuższym, jakimś dłuższym włosiem, żeby te włosy wyszły. Spróbuję znowu zamordować muchę, momencik. Znowu mi się nie udało, ale dopadnę. No i tak sobie czyścisz. I teraz tak, weź sobie tę dyszę, jak już ją wyczyścisz, że będzie czyściutka, srebrniutka. Przybliż sobie tam, nie wiem, czy nie musisz lupę, może jak masz dobry wzrok, to będziesz widział i zobacz, czy ona na krawędzi gdzieś, przejść nią w koło, czy na krawędzi tej, gdzie wychodzi igła, czy nie jest gdzieś pęknięta, bo to też czasami jest tak, że aerografem się nic nie zrobi, bo jest mikro pęknięcie, które widać gołym okiem, ale jest takie maleńkie, że nawet byś go nawet nie wybadał, że jest. I to jest taka przyczyna właśnie tego. No i tak, i tutaj sobie też warto przeczyścić to tutaj tą dróżkę, że tak powiem, od zbiornika do dyszy. Czyli tak, tu możecie pędzelkiem sobie, płynem, jakimś thinnerem pyknąć, tu można lekko pędzelek wsadzić tak samo i tylną częścią iglicy wkładacie tutaj od tyłu i sobie tam trafiacie i przepychacie ten cały syf. O, tutaj on tu wyjdzie, zaraz się zbierze i tak kilka razy możecie to powtórzyć, przejechać, no mówię, iglica jest dobra do czyszczenia aerografu. I to jest, myślę, to, jeżeli tam miałeś tam dyszę, już zauważyłeś, że było przytkane, że nie wychodziła ta iglica, no to była przyczyna właśnie. Jeżeli jest pęknięta, no to dyszę trzeba wymienić, bo tu już nic nie zrobi, ona jest bardzo delikatna. Zwłaszcza w tych firmowych.
aerografach. No, musisz mi tutaj wyjaśnić. O, uderzyłem sobie w modę, widzisz? Musisz mi to bardziej wyjaśnić, to znaczy, bo ja mam opóźnienie w tym, co tutaj w filmiku, tym, co mówię, nie, więc nie wiem dokładnie o co ci dokładnie chodzi, nie? No ale mówię, no to jest taka przyczyna zazwyczaj, także no spoko. Tego zatykania i tak dalej, no to trzeba cały czas czyścić, nie bać się odkręcać dyszy i tak dalej, bo to wszystko tam się zbiera, nie? Tak samo idzie czasami w drugą stronę, że tu się będzie w taki moment, że będziecie mieli tak, że spust aerografu będzie tak ciężko chodził, bo tam jak uszczelka już jest słabsza. A no często, bo trzeba, jak często się przytyka, to znaczy, że się zbiera farba, czyli musisz za każdym razem najlepiej czyścić go po użyciu. Albo kupić sobie jakiś dobry taki thinner, żeby to ładnie tam przepukało. No niestety thinnery są drogie, bo z wodą jak będziesz czyścił, czy takim jakimś wamodem, czy coś, to tam nic ci nie pomoże, bo to jest takie tylko, że można sobie usta przepukać i wypluć, nie? Także czy jak się przytyka, to już problem zazwyczaj jest w farbie, jest za gęsta i po prostu zatyka tam gdzieś, albo jest po prostu, ma farfocle w sobie jakieś takie, że gdzieś tam wpadają właśnie przy dyszy, przyklejają się i dysze przytykają. To też jest taki jeden z powodów. No trzeba, mówię, to trzeba sobie w trakcie, jak się używa, wybadać, nie? Co jest przyczyną. A no to są takie główne te przykłady, o których właśnie powiedziałem, to albo tutaj problem z tą dyszą, tutaj gdzieś się coś przytkało, albo mówię farba. No nic innego nie może być, no chyba, że to pęknięcie, jak mówiłem, taka mechaniczna wada, no ale no też się zdarza, prawda? Bo miałem dwa ery ultra właśnie, tak miałem, że o Jezu, nie mogę nią malować i tak dalej, to wtedy jak filmik nagrywałem, mówię, to tak rzucałem nią, nie? To miałem takie wspomnienie, że się nie da tym malować. No nie dało się, bo miałem uszkodzoną dyszę, nawet nie widziałem. A była pęknięta dysza i nic bym sobie nie pomalował. Także trzeba być uważnym też na tą dyszę, bo też się to zdarza. W firmowych aerografach są dysze słabe, dużo słabsze, z dużo bardziej miękkiego materiału niż te zwykłe pseudoiwaty chińskie. To jest takie właśnie w cudzysłowie, w nawiasie. Że po prostu to te firmówki to są też tak zrobione, żeby oprócz aerografu często kupować części zamienne, nie? No to jak w samochodach, nie? Kiedyś były super solidne samochody, tylko że było ich mało ludzi je kupowało i tak dalej i były, no były solidne, nie? A teraz wszyscy mają samochody, każdy chce co chwilę zmieniać, no to robią takie, żeby walić na warsztat co chwilę i tylko kasioreczka. No i to tak wygląda. Patrzę sobie na ten mój program zwany Open Broadcaster Software OBS i kurczę, na strasznie słabo chodzi na Twitchu, a tutaj elegancko, jeśli chodzi o te statystyki, które tutaj mi się wyświetlają. Chyba jednak do Twitcha się nie dostanę, że tak powiem, bo jak ma mi to źle chodzić, to wolę sobie nawet na tutaj, czy nawet na Facebook pyknąć. Choć wolę tutaj, bo to tak wszystko bardziej ogarnięte. No i czat jest ładnie, wszystko można sobie pogadać, nie? Coś tam też chyba jest nawet. No tak, bo wczoraj rozmawiałem. No ale dobra, mniejsza z tym. No i dobra, no i co? I zostaje mi tak, no mam nadzieję, że tu widać. No widać zresztą. Ja widzę to i wy widzicie. Lekki taki niebieski kolorek. No a spoko. Spoko, no jak mam teraz możliwość, jak ktoś mnie o coś zapyta, no to już od razu mogę od ręki pokazać, no jak mam coś pod ręką, nie, no to pokazuję, nie. Kein problem. Wszystko jest pod ręką. Aerografy, farby, chemikalia, cuda. No mam, zaraz wam pokażę, mam taki superancki pędzelek tutaj zrobiony. Coś nim, nie wiem co ja nim robiłem, że tak zrobiłem, ale mam, o, wyjątkowy pędzelek, podwójny. Taki dla mistrzów malowania. Tutaj gruby do czyszczenia aerografu i tak dalej, tutaj taki cieńszy do jakichś tam mniejszych detali, połączony taśmą maskującą, bo ten był akurat długi, był złamany, a musiał być długi ciągle do czegoś, więc o, nawet widzicie,
zdejmowalna końcówka, coś już się rozpadło, bo był chyba klejony, także są takie nie potrzebuję też dobrych, jakichś super profesjonalnych, tam jak ktoś mi kiedyś mówił, że pędzelek ma za 60 zł, mówię, pewnie sam maluję, nie? Ja mam dwie italerki połączone taśmą maskujące i też same maluję, czyszczę aerograf przy okazji, także. Także, no już kleimy. Modulacja, dobry temat, uwielbiam modulację, kochamy modulację. No coś tam się schizuje. Transmisja, może się teraz poprawi. Tak, modulacja, słuchaj, modulacja. Wiesz, jak najlepiej sobie sprawdzić modulację? Czekaj, nie wiem, czy mi się telefon pewnie nie odpali. Zobacz sobie model pod światło, tak, z takiej odległości jak, nie wiem, 40 cm, czy nawet tak jak mi pod lampką teraz stoi i zobacz jak pada światło, nie? To o to chodzi w modulacji. To jest rozjaśnienie tam, gdzie rozjaśniasz, tam gdzie pada światło, nie? Czyli od góry w dół tam takie robisz sobie smoczki, różne takie zacieki cuda i tak, znaczy nie zacieki, takie rozjaśnienia, nie? Czyli generalnie to idzie tak, że jak masz dany tutaj element, to sobie go rozjaśniasz tutaj nie cały, tylko od miejsca tego najwyższego, czy tam od krawędzi takiej najbliższej, gdzie tam powinno to światło padać, nie? Dach nie rozjaśniamy na przykład tak o tutaj od tyłu, tylko dach rozjaśniamy od środka, bo tutaj można powiedzieć, tutaj jest ten najjaśniejszy punkt. Tu przy krawędzi, jak jest maska, łączenie, to otwieranie, ten zawias cały, no to tutaj wiadomo, od środka sobie rozjaśniamy i to wszystko nam daje efekty różne, właśnie, no, kabina ucieka już. Z kolei tutaj na boku, no to drzwi wiadomo od góry, tak jak ja nawet pomalowałem. A no właśnie. Tak mniej więcej to wygląda. Lampka i hula. No to jest tak w skrócie, no ale mówię, no są modulacje wcześniej, te pre-shadingi i tak dalej, no cieniowanie generalnie było, zawsze jest, nie? No jednego koloru jak zrobisz model, no to nie ma nic tam pozytywnego, nie? No bo to jest, widziałem takie modele, nie? No to szału nie ma, nie? Ale mówię, no trzeba cieniować, no model taki w 720, to mówię, pomalujesz trzema kolorami, będzie za słabe, to ja jeszcze mówię, oleje biorę, pędzelek mały, White Spirit rozcieram. Nawet teraz tak robiłem przy okazji, tam nie wiem, czy na profilu na fejsie ktoś widział, jak Tigera w 7.2 takiego ze skałkami, właśnie 7.2, no to tam sobie tak rozcierałem na końcu oleje, nawet zaraz wam pokażę. No widziałem, pewnie już widziałem, kto nie widział, wszyscy widzieli. Ja mam też coś, tu mam tu nawet z Hobbizona. Nie pokażę, bo jest tak zasyfione, że po prostu byście uciekli zaraz wszyscy i bym nie miał żadnego oglądającego. Na pędzelki taki uchwyt. No. Z tych płytek takich z tego, no. Witam. O, ktoś nowy. Fajnie, że ktoś nowy. Wszyscy właściwie nowi, bo dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz. Nie licząc tego wczorajszego króciutkiego, no to witam wszystkich nowych, starych, juniorów, seniorów. Jak widać, żyję ładnie sobie tutaj, że tak powiem, w warsztacie. Robię cały czas i poluję na szaloną muchę. Znowu mi siedzi blisko. Nie wiem, czy ją dorwę dzisiaj, ale spróbuję. Ostatnio już w locie łapię muchy, także prawa. Dzisiaj już tutaj morderstwo było takie, że muchy padały jedna po drugiej. Także mówię. Zresztą zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale może. Biegnę. O Jezus, dobra. No jest moja
Jagusia. Dobra jest w sumie. Nie jest zła. Tabliczka jest biedna jak cyrk na Białorusi, ale dobra. Coś takiego. Mam nadzieję, że na kamerce widać. Zaraz ja sobie to złapę, już mi złapie wizja na mojej opóźnionej 50 sekund kamerze. O, 8 miesięcy. To już nie jest źle. O, widać, coś tam widać. O, no to mówię, no to tutaj sobie wycieniowałem olejami tą jak tego jak Tigera, tych mi się już myli z jak Panther, jak Tigera. No to jest. No to chodzi, no trzeba się uczyć. Dobrze, że ci się chce i wiesz. To jest najważniejsze, że tam gdzieś wejdziesz, nawet tutaj, kurczę, gdzieś tam po nocach, nie, i sobie tam pogadasz, posłuchasz, może nie. O. No to jest olejami, te takie jaśniejsze punkty, to białą farbą olejną tu z przodu tak samo wycieniowane. Także coś takiego to jest. Efekty są dosyć fajne. Johnny Szwabek stoi z fają. Pilnuje Jagi, żeby nikt nie zakosił na parkingu. Także coś takiego. No tutaj trochę było modulacji, a że wyszła mi dosyć delikatna, więc sobie musiałem olejami tutaj poprawić system. Z modelu jestem zadowolony. Dostałem nawet srebrny medal teraz na Scale Model Challenge. No to jest takie, można powiedzieć, ala mistrzostwa świata, bo tam wszyscy chyba z tego świata ludzie przyjeżdżają, wystawiają modele, więc można, że tak powiem, troszkę tam podławać i zobaczyć fajne tematy. Taki mały akcencik, jak mi się nudziło, bo miałem brudną akurat taką plamkę farbą, to zrobiłem resztę, żeby nie było, że trzeba będzie przemalowywać albo coś. Patryk, witam Cię. Patryk, mój syn też ma na imię Patryk. Dobre imię. Słuchaj, znaczy tak. Oleje są wszystko praktycznie jednakowe. Ja mam i zwykłe, i mam, nie wiem co to jest, Classico mam, słuchaj, jakieś Classico. Maimori, coś takiego. Made in Italia. No i widzicie, jakieś takiego mam wariata. Mam też te takie małe tubeczki. To jest wszystko dla mnie, to jest wszystko to samo, nie? No, macie, o, biorą sobie na przykład, o, pokażę wam taką farbkę, która tam kosztuje, powiedzmy, nie wiem, 5 zł. Bierze sobie firma modelarska z fajnym logiem. Abteilung 502, niemiecka taka dywizja, walą jakieś napisy, robią reklamę, obrazki i kasują, nie wiem, 15 czy 20 zł, nie? Za taką, no 15, 20 chyba już nie aż tyle, więc to wszystko jest jedno i to samo, nie? Farba olejna w tubce, no i tylko, że no, tam ma, tu powiedzmy, kupisz sobie taką zwykłą i tu będzie jakaś tam czerwona zwykła, nie? A to będzie Super Panzer Red. O, Red Primer to jest na przykład, czyli podkład niemiecki, czerwony. Abteilung 120 i to jest, o, modelarze reklamują się wszyscy, no ja mam tych farb, bo używam tych Abteilungów. Przyjechałem parę tubeczek takich już przez parę lat, ale mam te zwykłe, mam jakieś te małe, mam jakieś jeszcze takie gigantyczne, miałem właśnie chyba Van Gogha nawet, czy co to było? Van Gogh, tak, mam Van Gogha też. O, mój czarny Van Gogh wygląda właśnie tak. Oj, nie wiem, czy coś się nie popsuło. Jakaś awaria systemu. O, już chyba jest ok. Miałem zacięcie tutaj w kamerze. Myślałem, że nie wiem, czy u was też się zacięło. U mnie jakiś był, faza była. No dobra. Także
Także wystarczy mały zestaw. Nie ma różnicy. Najważniejsze to jest, żebyś miał fajne kolory takie właśnie. Różne, które są potrzebne przy modelach, nie? A reszta to tak. A, no właśnie. Coś mnie też tutaj zczarowało. A oleje w sklepach tych dla plastików kupuję, te w małych tubkach też. Van Goghi też są w sklepach dla plastików. Wiadomo, tam zresztą tam zawsze był wybór, nie? No wiadomo, no, sklepy dla plastików, no to co ma być innego jak nie farby, nie? I takie inne cuda. W necie, no te modelarskie to tam w necie, gdzieś na konkursach, nie? Teraz puściły to. Puścili ostatnio przez jakieś tam parę, 2 lata nie było, nie? Na rynku takie, chyba że jakieś tam takie jakieś resztki magazynowe, no i teraz je znowu puścili w nowych opakowaniach, że takie zestawy, nie? No to 6 takich tubeczek. Słuchajcie, teraz jak byłem mówię w Hiszpanii, w Holandii, no to na stoiskach były za 22 euro takich 6 takich tubeczek w pudełku z ładnym tam czołgiem Wildera czy kogoś, nie? I czyli to było 90 tam złotych, nie? No to kosmos, 90 zł za 6 tubek tego, nie? No to lepiej lecieć do plastyka i walnąć sobie takie same za, nie wiem, 30 zł, czy tam nawet nie wiem, ile one teraz kosztuje. Chyba nawet mniej by to wyszło. No ale mówię, no to jest taki plus, powiedzmy, że to o ten taki abteilung, no ale on jest duży, nie? Duży abteilung, dużo jest tej farby olejnej, więc można jej używać i używać. Więc nie kończy się. Tak szybko. Składam sobie Jagusia. Dobra. No ale już w porządku chyba, nie? Jest wszystko ok, nie? Tam coś tam się rusza mi. Ręce mi latają. Mam ten tik taki, jak mówię, że tak mi palcami tam macham, gestykulacja i tak dalej, nie? To już od zawsze miałem. Jeszcze pozwolicie, że sobie tutaj doleję płynów. O, właściwie sobie nie naleję, tylko sobie otworzę jakiś. Trzecie, można szczelić jeszcze rezerwy, co zostały. Oczywiście nie będę wam pokazywał to. Ale jest dobre. Także tak położę, żeby nie było widać. A, nie widać, dobra. No, coś fazuje mi komputer. Coś tam się dzieje, bo coś się tam przycięło może, bo miałem takie coś mi USB-ki przeskakują od czasu do czasu, coś się odłączy i później się przyłączy, przy międzyczasie cały kola. Nie, kolę to ja piję tylko w butelce, w puszkach już nie piję coli. To jest inna kola. Z kola z zielonymi napisami. Pisze na niej premium quality. I czerwoną gwiazdę ma. To nie ruska kola też. O, oil brusher. Następca farb olejnych. Franek, widzę, że pilnujesz nowości bardzo dobrze. Ja też to już widziałem. Słuchaj, już ci pokazuję, jak to wygląda. Aż dobrze, że powiedziałeś, to inni zobaczą przy okazji, którzy tutaj teraz siedzą, a jest z was, no, prawie 10 osób, także. Super, że w ogóle ktoś jest i komuś się chce to oglądać, nie, na początku, także mi jest bardzo miło. Także już wam pokazuję. Czyli tak, mamy tutaj dwa produkty, czyli brakuje mi trzeciego, ale no nie chce mi się do żony, do toalety biec po schodach do góry teraz po nocy. Więc tak, mamy tak dwa te produkty. Czyli super innowacja Miga za kolejną kaskę.
No był w Skyfallu chyba, tak. Chyba był. Nie wiem, bo tam zazwyczaj jak jest, to albo wstrząśnięte i niemieszane coś tam. No dobra. Czyli tak. Słuchajcie, to jest nowość miga. Czyli mamy tak. Farbę olejną w tubce, super gęstą i płyn olejny AK do robienia tam czegoś super rzadki, nie? I robimy czary mary, nie? I składamy to w jedno, czyli nam wychodzi taka średnio gęsta, mocno nierzadka, że tak powiem, farba. I teraz co robimy z tą farbą? Kupujemy sobie od panów z Chin, kupujemy sobie pojemniczki do tego tuszu do rzęs, to panie wiedzą o co chodzi. Tylko zamiast tej gąbeczki są też takie z pędzelkiem, z cienkim, no i to na tym patyczku i ten system, żeby nie wyciekało. I wlewamy sobie ten miks tych farb, żeby to było takie średnie, żeby to ładnie na tym pędzelku się trzymało. Zakręcamy i obklejamy fajną etykietką, że to jest Oil Brusher Super Mega nowa edycja. Mick Jimenez każdą butelkę całował i w ogóle to jest najlepsze i najlepiej od razu kasioreczkę, żebyście przelewy robili tam do firmy, nie? I oni wam przyślą taki cały ten stojak. Jak widzieliście tam na tym filmiku ten stojaczek, nie? No to też już tam te kolory takie podzielone, całe ten pudełeczko, nie? I te kolory tak tonami, nie? Tak jak jest nie wiem, w Rossmanie, nie? Jak są te tusze do rzęs, nie? Bo to o to chodzi. No i to jest cała ta nowość, nie? Czyli tam na tym filmiku śmiesznie to pokazał, że to jest super innowacja, nie? No i tak położył sobie tak tym pędzelkiem gdzieś tam na krawędzi ten olej, nie? Z tego pojemniczka tuło. No i co? I to jest innowacja, że sobie położy, bo jest pędzelek od razu w zestawie, nie? Jakby tubkę sobie odkręcę też i no i sobie pędzelkiem wezmę i też sobie pomaluję cienkim i też będę miał to samo, nie? No a on później jeszcze tam pokazuje, nie? Że wziął większy pędzelek nasączony tam pewnie w White Spiritie i o, rozmazuje, nie? O, ale to jest super, nie? Innowacja, bo sobie nałożył tym pędzelkiem. No wielka innowacja, dobra. Czyli wyciąganie dalej kasy z modelarzy, bo modelarze są bardzo podatni i uwielbiają nowości, jeszcze jak jest ładnie opakowane, o taki oil brusher, to sobie pewnie całą półkę kupią i będą sobie tutaj patrzeć, jakie to jest ładne. Więc to jest ta nowość, tak to wygląda. Więc innowacja to jest właśnie taka. Takie są w modelarstwie innowacje często. Od czasów tej ery tych płynów AK i tak dalej, to takie są innowacje. Czyli żeby modelarz już nic nie musiał nic robić innego, jak sobie kupować kolejne pudełka, ładne opakowania i patrzeć na nie, i one same wszystko mają robić. Jak było z tymi płynami i tak dalej. I właśnie tak to właśnie wygląda. Czyli nabijanie kasioreczki, sakwy, tak zwanej. Tutaj pan ma przy pasku sakwę i wszyscy mu nabijają, bo myślą, że jak sobie kupią na przykład taką buteleczkę takiego płynu, to już modele się same będą robiły. I wiecie, i o, mam ten płyn, pan Mich pokazał. A, no tak. Gorzej jak później taka matka, żona, dziewczyna i kto tam jeszcze sobie weźmie tego oily brushera i sobie oczy nim pomaluje. To będzie dopiero innowacja. Kochanie, kupiłem ci nowy ten tusz do rzęs. Szczel sobie to, zostanie ci permanentnie. Będziemy go White Spiritem rozcierać, będziesz miała takie cieniowane oczy. Także tak to jest. Innowacje. Moja kola jest pyszna. Muszkę w locie, owocówkę złapałem. Więc refleks jest po nocy. Północ wybija. Wy jesteście, więc jesteście stworzeniami takimi jak ja, czyli nocnymi, bardzo dobrze. No i tak, no będę wam tu różne cuda pokazywał. Mówię jeszcze tylko, aż czekam na tą kamerkę tą tego. No, noże to już w ogóle. Noże to tylko mówię.
Mam tyle blizn na palcach, takich mikroblizn, już pociętych paluchów miałem tyle razy, że masakra. Czołem, Kamil. Witam. Witam w nocy. Witam na żywca kogoś, kto interesuje, kogoś, kogo interesuje modelarstwo. Fajnie. Fajnie, że was interesuje. Na razie mała nas garstka jest, ale czuję, że rośniemy w siłę jak kot. O, następna osoba, proszę bardzo. Siemka, no siemka. Paranormal Gaming SK. Witam. Witam i o drogę pytam. Paranormal, paranormal, bardzo mi się to zawsze dobrze kojarzyło. A, bo dlatego, że od małego się interesowałem zjawiskami paranormalnymi. Tak, tak, oglądało się, nie do wiary. Pamięta ktoś z was, jest ktoś starszy, co pamięta nie do wiary, jak było w telewizji? Wiesz co? Patryku, tak, masz rację. I do tego ci powiem, że sam się skusiłem na te metalizery. Wczoraj sobie zamówiłem, mam nadzieję, jutro już dostanę paczkomatem i nawet je tutaj pokażę. A, mało, to nie dlatego, Kamil, że późno, tylko dlatego, że dopiero zacząłem dzisiaj, praktycznie pierwszy raz, kiedy to odpaliłem, także... Także... Wiadomo, obowiązki są, no. Także ja też rano muszę wstać. Wczoraj do trzeciej robiłem. O szóstej chyba, po szóstej jakoś wstałem, bo trzeba było na siódmą dzieci tam do szkoły, do przedszkola. Także... Także tak to jest. RTL 7. O, no też oglądałem. Było. W ogóle lubiłem. Miałem fazę u dziadków, pamiętam jak byłem mały, to jeździłem, bo oni mieli te telewizję tą kablową, czy jak to tam się wtedy mówiło. I uwielbiałem Rai Uno. Był taki program jakiś tam dziecięcy, nie wiem, Soletico czy coś takiego, jakieś takie było. W takim studiu oni to nagrywali, coś tam, jakiś taki stworek, jakieś takie, że te chyba gry dzwonili, to że były takie gry interaktywne przez telefon wtedy i normalnie. Cały czas oglądałem Rai Uno, zarąbiste, pamiętam. Nic nie rozumiałem, wiadomo, no bo to włoski, i tak dalej. Witamy w strefie 11, oczywiście. Uwielbiałem też tego pana i te telefony do studia, nie wiem kto tam dzwonił. Ale to było super. Kolory, słuchaj, Patryk, brałem polerowane stal, chyba coś takiego, złoto i aluminium, bo będę robił sobie figureczkę. Figureczkę będę sobie robił i może zabiję muchę wreszcie. No nie, no już któryś raz ją uderzyłem bezpośrednio i odleciała, no to jest niesamowite. No i właśnie w ogóle ja bym chciał wam pokazać, czy ja wam mogę pokazać figurkę, którą będę robił, zaraz zobaczę. No to trzeba to do... A, to wiesz, ja zapachy nie ma problemu. Maskę miałem, ale zepsułem. Rozpadła mi się ostatnio, więc już teraz bez maski robię. Nie ma problemu, ja jestem już przyzwyczajony do chemii, różnych chemikaliów, więc to już mnie nie zniszczy. Jak mnie zniszczy, to na starość, to już wtedy to tam mnie może niszczyć, nie? Na razie się mogę bawić tam, wciągać coś dziadostw. Także u mnie jest warsztat, powiedzmy, nie jest wentylowany, ale jest spory i jest ok. Także jest dobrze. No, strefa 11. Miałem kiedyś nawet chyba kasetę wideo, tam było coś takiego. Wiesz co, z tymi seriami to ja też bym coś tak podejrzewał, że to tak było, bo ja miałem też różne te płyny od nich i płyny może jeszcze nie tak bardzo, ale farby jak miałem te akrylowe, no to takie się zdarzało, jedne były ok, drugie były mniej ok. To z tymi seriami coś tam może być. Ale wiecie, no to jest, to są firmy, to są wyciągacze kasiorki. Było AK Interactive, zrobiło się albo się nie zrobiło, jest Ammo i teraz są dwie firmy, które wypuszczają praktycznie to samo i chyba mi się coś wydaje, że zaraz te oleje w tych tubeczkach zaraz wyjdą z AK Interactive
raczej patentu na to nie będzie miał, może inne buteleczki. No, aby do jutra. No, trzymaj się, Piotrze. Na pewno, ja już mówię, to już póki internet działa, to będę tutaj się pojawiał. Często na pewno, no mówię, no nie będę już przerw robił. A, no pewnie, no to uciekajcie, kto już odlatuje, to pewnie, no obowiązki szkolne ważniejsze, wiadomo. I praca niż oglądanie, kurde, modeli po nocach, czy tam rozmowy w toku. Także pewnie odpoczywajcie, ja mówię, ja jestem odporny, nie? Także trzymajcie się. Dobrej nocy, miłego dnia jutro. I w szkole, i w pracy, i wszędzie, gdzie tam wam się trafi. Coś, także trzymajcie się, panowie. A ja sobie tutaj dalej coś może podziałam w takim wypadku. Zobaczymy, no ja jestem, Patryku, też ciekawy jak one się nazywają? Tych farb. O, brakowało mi słowa. Właśnie patrzę, czy... Jaka jest pojemność tych tubek z Miga? 20 ml. Czyli w porównaniu do Van Gogha, Van Gogh ma 40 ml. Półeczka Van Gogha, ale chyba Van Goghi też były w takich mniejszych. Tą małą, białą, co pokazywałem, to miała też 20, no także to jest taka standardowa. No to jest, jakaś firma robi to tam, która się tym zajmuje i po prostu pakuje w takie sobie tubeczki. Wiesz co? Mam tamikę, mam. Gunza w ogóle nie lubię, nie używam i tak dalej. A, no właśnie, rozwijamy się. Ja wiem, a ja powiem do tego, że no może CS-a to nie grałem, bo jakoś tak mnie nie ciągnęło do strzelania, ale na przykład bardzo uwielbiam Hearthstone'a i gram praktycznie codziennie sobie jakimś tam parę partyjek w Hearthstone'a. Też mógłbym to pokazać, ale po co, jak moje granie tam się chyba doszło najwyżej do 11 levelu, więc na drabince, więc szału nie ma. Wiesz co, Kamil, dobre pytanie. Nie, ja nie żyję z modelarstwa, tylko z modelarstwa się, nie, no nie powiem, że się nie da, da się pewnie coś tam. Niektórzy żyją, wiem, że niektórzy żyją, więc się da. Także ja mam inne, na przykład mam też inne ciekawe funkcje, ale mam też swoją firmę, produkuję też modele, także też jest to związane z moim życiem bardzo w dużym stopniu. Także moje modele można kupić na zachodzie zazwyczaj raczej, bo ja sprzedaję tylko do sklepu, nie sprzedaję, że tak powiem, w detalu, bo to szkoda czasu i po prostu nie wyrobiłbym się z pojedynczymi elementami, ale do sklepu sprzedaję, sklepy sobie dalej to pompują i tak dalej. Także jakby ktoś chciał moje modele zobaczyć, bo ja robiłem modele żywiczne w skali 1 do 72, tak mam gdzieś po głowie, mi chodzi zrobić sobie jakąś może taką a la grę, tą wargamingową, takie tematy. Nie, to już dawno umarło, wiesz, to zbankrutowało, pożarło mi bardzo dużo pieniędzy i Blizz Workshop umarł bardzo, bardzo dawno temu. Chyba nawet pod tym adresem jest jakieś, kiedyś wchodziłem, nawet jakieś dachy czy coś takiego, remont dachów, coś takiego, więc ani ta strona już dawno nie działa, ani nic, bo to mi się subskrypcja skończyła, ktoś to łyknął, bo pewnie było już więcej wyświetleń, więc ktoś sobie łyknął sprawdzony link, odkupił, przekupił, wykupił i sobie używa. Także ja zaraz wam dam linkacza do moich modeli. Tutaj jesteś. Już wam pokazuję. Proszę bardzo, to jest stronka. Możecie sobie zajrzeć. Tutaj moje modeliki są. Które. O, nawet wam może zrobię jakiś taki tutorial. Pyknę wam na żywca, jak robię model. O, taki od podstaw, bo robię sobie, słuchajcie, zaraz wam co bym tu jakiś tutaj wam pokażę. Może o, ten jest taki trochę zdupy kawałek, ale
Nie działa? Jak to nie działa? Tam nie działa. Odszczało, nacisnąłem i jest. No, wpiszcie sobie, może tak, może być, bo czasami te zagraniczne linki nie działają. No, no to najlepiej, o, no www trzeba zacząć, nie? No, może tak będzie działało. Może link nie hula, ale może sobie skopiuj do przeglądarki. I to są moje modele, które sobie strugam. I właśnie mówię tak. A, no pewnie tak, jak na telefonie. Chociaż ona się wyświetlała, mam tam ustawione, żeby na telefonie działała. Ale może coś tam się dzieje, nie? Nie ma problemu. No, to tam sobie kiedyś zobaczysz. Tam link będziesz chciał, to zarzucę, nie? Mówię, tam mam moje modele. No zdjęć tak, jako takich modeli nie ma, ale... Ale coś tam widać, tam na tej pierwszej stronie coś tam jest. Także... To sobie robię, mam takie trzy poddziałające, że tak powiem, nazwy, czy tam jakby pod firmy, że jak to tam nazwać, żeby były trzy różne, że tak powiem, marki, o marki, trzy różne marki mam, pod nimi sobie puszczam modele różne, a niedługo wracam właśnie chyba do Biz Workshopu. A no, no czasami mówię na telefonach, no www bardziej łapie niż ten od razu bez www. Także robię, mam tu gdzieś tu pod ręką miałem do malowania. O, trochę ukurzony już, bo tutaj trochę pyli mi tu wszystko. No, takie sobie coś zrobiłem. Jest taka pantera dziwna. Wiesz co, ze względu na koszty produkcji i tak dalej i łatwość w budowie. No, 3,5 jest więc bardziej czasochłonna w produkcji, bo z plastiku to robię. Będzie. Zrobię cały model. Specjalnie tu wam pokażę, jak już się trochę rozbuja ten kanał, to wam zrobię normalnie cały kadłub, wszystko, bo gąsienice to już mam zazwyczaj gotowe jakieś tam, ale też koła też jakieś się wystruga. O, z tego, patrzcie, z tego polistyrenku, czyli tego arkuszu plastiku, no może nie tego cienkiego i nie takiej ilości, ale mniej więcej z takiego formatu A4, mogę zrobić wam taki pojazd, nie? Da się, wszystko się da. I to jest właśnie taki mój model. To on jest przygotowany do malowania, bo to jest pierwszy egzemplarz odlany żywicy, także takie sobie rzeczy robię i sobie sprzedaję później. Tak to wygląda i zrobię coś takiego. No, mam ostatnio parę ciekawych pomysłów, co by puścić na internet, że tak powiem, znaczy na internet mówię do, jako ten produkt. Także no, to jest fajna sprawa, fajnie można, ja dużo robiłem modeli kiedyś wcześniej takich z samego plastiku, nawet w 3,5 takich po prostu budowałem, żeby nauczyłem się po prostu robić z plastiku. Jak się to produkuje? Wiesz co? Bierzesz sobie, o, to jest dobry, ten, ta mata, tutaj masz te milimetry nie, i tak dalej, nie? Kąty, o, tu też jest wszystko, no, cuda. Suwmiareczka. Mierzy sobie, znajduje sobie jakiś schemat. Mam taki kalkulator do przeliczania skali. Mogę powiedzieć, ja się nie czaruję. To powiedzieć mogę, ale jak to zrobić, to już jest inna bajka. A gdzie? No ja to w warsztacie moim tutaj produkuję. To nie jest produkcja miliona egzemplarzy, raczej dziesiątek, nie? Także to jest takie rare, nie? Tak jak ja to mówię. No, no ale to nie jest żadna tajemnica. Tajemnica to jest może powiedzmy w produkcji, odlewie i tak dalej, żywicy, nie? Ale mówię, to się robi, robię to z plastiku. Czyli mierzę wszystko, kąty i tak dalej i mam jakieś tam, powiedzmy, znajdę, o, mam kilka mam modeli, które były, no trzeba coś tam mieć, nie? Narzędzia przede wszystkim, dużo narzędzi takich, nie wiem, jak to się nazywa, takich, nie wiem, nie artystycznych, tylko takich, do rzeźbienia, coś takiego, no takich carvingowych, o, ja to mówię carvingowe narzędzia, nie? Do tego skrobania, nie? Także mam na przykład, ja tutaj się skupiam w tej 7.2 na pojazdach, które
Mam dwie takie brandy mam i w jednym mam takie pojazdy, które istniały i na nich bazuję na planach i tak dalej i robię taki pojazd w 7.2, a drugą tą moją firmę, znaczy firmę moją nazwę ten fu. No, drugi brand to jest taki, że po prostu robię pojazdy, które nie istniały, które na przykład, bo ja robię głównie, no właściwie tylko niemieckie pojazdy, które istniały tylko tam na arkuszach, na planach i po prostu nie zdążono lub tam nie planowano ich wprowadzić do produkcji, no nie? I to są takie wynalazki lub też kilka takich, które sam wymyśliłem, sam sobie zrobiłem według tego, co miałem w głowie, po prostu sobie wymyśliłem pojazd i go zrobiłem. To moje pierwsze były takie właśnie kroki, nie? W tym 7.2, to niedawno w sumie tak robię. No i to tak wyglądało, nie? Czyli robię takie science fiction, no i oczywiście grałem w World of Tank. Tam dużo jest tych pojazdów, właśnie super wynalazków, z papier pancerów tak zwanych, nie? No i bazowałem, mam w ofercie też kilka nawet właśnie takich pojazdów, które występowały w World of Tank i które ja sobie puściłem w żywicy. I które tam ktoś gdzieś na świecie może robi, jak tam sobie kupi w sklepie czy coś. A reszta, no to mówię, to taki z plastiku, to pyknę tutaj z przyjemnością wam pokazać, jak to się robi, bo to jest fajna sprawa. To oczywiście nie będzie na jeden tam program taki wieczorny, no bo to troszkę schodzi, ale myślę, że się tam przy okazji będzie robić. Nie jestem w stanie, niestety jestem sam, reprodukuję to sam. Mówię, obsługuję tylko kilka sklepów na zachodzie i po prostu. Po prostu bym nie dał rady tylu zrobić. Robię seryjnie, ale to są serie limitowane wyjątkowo. No to jest dla specyficznych klientów, modele. Także ja to tyle, ile mi ręce wytrzymają i tak dalej, ile to mogę ogarnąć, to tyle zrobię. No. 2000 oczywiście mógłbym, nie? Ale to by mi zajęło, nie? Jakiś miesiąc podejrzewam. Nie, no miesiąc pewnie więcej jak miesiąc. Dużo więcej jak miesiąc. Pół roku by mi zajęło z wyprodukowanie. No nie mam maszynerii, znaczy maszynerię. Maszyneria to nie problem, nie mam, nie miałbym nawet, musiałbym mieć ludzi do tego, no ale to ja nie mam takiej produkcji, nie mam z tego takiej kasy, żebym mógł ludzi jeszcze zatrudniać, bo to trochę śmiech na sali, nie? Na razie, nie? No podejrzewam, że można by to tak rozkręcić, no, ale ja sam w stanie nie jestem, a chętnych takich do takiego ogarnięcia tematu jest mało niestety u nas, a jak są, to są bardzo wszyscy zawzięci i tak dalej na tą kasiorkę, żeby coś oszukać ewentualnie, nie? Także nie ma co się bawić. Mam to przy okazji i tak dalej, dobijam sobie, że tak powiem, co miesiąc tam jakoś. No, znaczy chciałem taki wargaming zrobić, taką gierkę, mam tam plany i tak dalej, no ale to do tego już sam nie zrobię, nie? Sam jedyny nie zrobię, bo nie ogarnę tego, trzeba już do więcej do tego ludzi. Kiedyś może jakiś pomysł rzucę i może ktoś mi to pomoże w tym i tak dalej, no to wtedy myślę, żeby się zrobiło, no. Możliwości mam, wiem, że Polacy takie rzeczy robią, więc dla mnie nie ma problemu. Panzerwaffe 46 tak zwany, czyli alternatywne zakończenie wojny i tak dalej, to ja bardzo chętnie jestem. No trzeba kasiorę, no to kasiora to zawsze problem, nie? No ja z kasiorą średnio stoję, więc jeśli nie powiedzieć źle, więc nie to są sfera na razie marzeń takich dalekich, odległych. No sponsor u nas się nie zdarza, u nas raczej nikt nie sponsoruje tego, aż tak, nie liczę, że kogoś trafię. Nie, to nawet nie wchodzą w grę takie tematy. Żadne takie, nikt mi. Franku, nie sklejałem. Widzę, że piszesz, sorki. Taką mękę. Aha, w te Marguan, tak? Nie, ja nie lubię takich czołgów. FT-17 ostatnio robiłem, ale mówię, aż mnie otrzepało, jak go skończyłem, więc. A są wcześniaki, mnie nie interesują tak naprawdę. Chociaż wcześniak. Dorwałem takiego wcześniaczka. 7.2 ostatnio, teraz właśnie na wystawie też sobie dziabnąłem. Ale wiem, że są fajne. No takomu Menga, no tylko te ceny, no ceny są mordercze. No. Kupiłem chyba tego Menga na FT-17 z tą podstawką taką w zestawie, no to kupiłem chyba dlatego, że stówka kosztowała. No. No jeszcze jakaś tam była, chyba jak kupowałem jakieś w promocji go kupiłem, jakoś coś takiego, bo ja nie kupuję takich drogich modeli. Szukam raczej. Na pewno sklejał Łosia ZTS-u, tak?
Łosia z ZTS-u sklejałem, oczywiście. Natomiast nie jestem taki stary, że tam miałem milion lat i tak dalej. Mam milion lat, nie, mam 30 dopiero w tym od tego roku. Sklejałem oczywiście, bo wcześniej chyba większość tak zaczynała w tamtych latach 90. Ja akurat moi rodzice handlowali sobie tutaj na niedaleko i nie mieliśmy żadnych hurtowni. Jeździłem co tydzień do Krakowa z moim tatą i kupował towar. Ja biegłem sobie na lejkę z zabawkami w Makro krakowskim i kupowałem sobie, znaczy wybierałem, prosiłem, błagałem, żeby mi tata kupił modele z ZTS-u właśnie, z plastyka. I to były tak, że one były pakowane po trzy, pamiętam, w folii jednej, trzy różne samoloty i kupowaliśmy je chyba tylko dlatego, że tam były w pudełkach te naklejki. I ja o te naklejki, chyba tam taki album też był i się zbierało te takie jakby grafiki tych samolotów na tych naklejkach i to było ekstra i to mi się podobało. Tak, kupowałem samoloty, robiłem samoloty. No i sklejałem przy okazji te samoloty, niektóre fajnie wychodziły, takie były, no, amatorskie, nie? No miałem klej jakiś taki, też taki zwykły, jakiś chyba jakąś tam zapałką jakąś nastruganą, to kleiłem coś tam, cuda. Kamil, wątpię. Znaczy tak, no wiem, że to tam działa jakoś tego, ale tam chyba na tych zagranicznych to trzeba mieć jeszcze jakiegoś takiego gościa, który mieszka i jest zameldowany za granicą, na przykład w Stanach czy coś. I to się jakoś łączy tak, że bo musi być osoba taka wiarygodna z zagranicy, nie z danego tego. Ja nie wiem, jak to działa, bo ja tego nie badałem. No ale wiem, że żeby takie coś w ogóle wystartowało i tak dalej, to trzeba mieć też jakiegoś grafika z głową i tak dalej, nie tylko pomysł w głowie. Bo pomysłem się nic nie zrobi, jak się nie zrobi fajnego, kurde, fajnej zachęty promocji, nie? Bo tam to jak widziałem, jak niektóre projekty są zrobione tam, filmiki i tak dalej, no to padłem na głowę. Franku, wytłumacz się, o co chodzi? Jakie targi modelarskie są w Bytomiu? I co to jest stulecie? Jakie stulecie? Czego stulecie? Stulecie mi się tylko kojarzy z tymi Turkami z telewizji. Wspaniałe stulecie, coś takiego. Moi rodzice to oglądają, masakra. Więc musisz mi tu napisać szybko, o co ci chodzi, że tak powiem. Czy chodzi ci o, nie wiem, o targi modelarskie w Bytomiu, to mi się tylko festiwal modelarski kojarzy, tak? Miałeś to na myśli? Nie wiadomo. Zaraz czekamy tutaj na pstrykanie klawiaturą. Stulecie pierwszego krzołgu. No, 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 no. No tak, Mark One. A tam było coś wcześniej chyba. Był taki mały, dziwny czołg. Wcześniej był. Znaczy nie wiem, czy datami wcześniej, ale wcześniej powstał niż Mark 1. Kojarzy mi się. Ale chodzi ci o festiwal modelarski, by to. Aha, no to cię muszę poinformować, bardzo mi przykro, ale niestety w tym roku, w przyszłym roku, przepraszam, targi, czy tam, ja to mówię, to jest festiwal generalnie, niestety się nie odbędzie. Niestety szkoda, że akurat ja cię muszę o tym poinformować. Ale od organizatorów wiem, że się nie odbędzie. I nie wiadomo co dalej. Natomiast wiem, ja też żałuję, też takie minki robię. To największy w Polsce tak naprawdę. Najciekawszy. No niestety. No ja też tak zareagowałem, jak się dowiedziałem. No dowiedziałem się, nie wiem, 3 tygodnie temu. No ale to jest potwierdzona już informacja od organizatora głównego, więc kaplica. Przeżegnać się i pomodlić. Franek, to ty jesteś tam z okolic, tam śląskich klimatów, że tak powiem, że tam jeździsz, czy? No, niestety, nie będzie największej imprezy modelarskiej w Polsce, nie będzie. Kwestie finansowe. A z Zabrza, no widzisz. No to przyjeżdżaj do Katowic w listopadzie. Mały taki mniejszy konkurs, bo to jest na Padereckiego, na osiedlu Padereckiego, w tym, jak to się, klubie osiedlowym, czy jak to tam się mówi, spółdzielni mieszkaniowej, taki jest budynek tam między blokami. No tam jest fajny konkursik, niedużo modelarzy takich
klimacik jest fajnie jest. Ja przyjadę pewnie. Co roku jeżdżę, jakiś tam nocleg sobie dorwę, to przyjadę. Kamil, no pewnie. Ja dopiero idę spać, jak już całe wyrazy gubię. I nie pamiętam, jak się nazywam. Zazwyczaj. To tak jest, w cudzysłowie. Bo mówię, ostatnio moc jest. Jak przyjechałem z Holandii, 15 godzin jechałem samochodem. Dojechałem na za 20:10 przed południem tutaj. I cały dzionek. Dzieci, żona, tu coś tam, pyk, trochę modeli, trochę tego. Nie spałem, nie odpoczywałem. Po czym dopiero poszedłem spać o 3:00. O 6:00 wstałem i dzisiaj znowu cały dzień był. No i znowu cały czas robię, jest teraz 12:30. Dobra, to cześć i dobranoc. Franek, dobranoc, trzymaj się. Już drugi raz idzie spać dzisiaj. Już wcześniej żeśmy się żegnali. No to dobra. Leć w kimono. A ja może coś wreszcie pomaluję, bo się rozgadałem. A wy tu pewnie mówicie, kurde, gada, nic nie robi. Źle to rokuje na przyszłość pewnie, nie? Ale no, trzeba trochę też pogadać. No, a pewnie. Wiesz, ja sobie wyrobiłem zdrówko, jak sobie jeździłem po samochody, wiesz, za granicę i trzeba było przejechać 1300 w jedną, w drugą i tak dalej. Bartek, o, Bartek jest, Bartek czuwa, widzę. No jest, ale już nie w Polsce, wiesz, znaczy w Polsce, no nie ma takich konkursów jak Bytom był, bo był fajny Lublin parę lat temu, w latach 2007-2009-10, był świetny ten konkurs, no i też umarł. I jak to powiedzieć, wszystko po kolei umiera, więc niestety konkursy padają z dnia na dzień. I właśnie się tak wszyscy bali, że ten Bytom miał paść i chyba padł wreszcie. Bo to było coś takiego. Wiesz co, Kamil, mi też się to podoba, wiesz. Fajnie, bo wie, to jest tak, że ja do tej pory, jak robiłem modele przez ostatnie kilka lat, to tutaj sobie siedziałem. Robiłem, tak jak powiedzmy teraz robię. To robiłem masakrycznie długo czasu tutaj, dużo czasu poświęcałem. Znaczy wiesz, Wrocław, ten konkurs we Wrocławiu, ja to byłem na tym raz tam, kiedyś byłem na tym Wrocławiu parę lat temu, tylko ja byłem, nie wiem na jakim ja tam byłem, wiem, że tak jak się wchodziło, to zaraz tam obok było chyba boisko takie, jakieś szkolne czy bieżnia, coś takiego, i po schodkach do góry się wchodziło na chyba drugie piętro, taki był ten konkurs i przy takiej wąskiej uliczce to było. No to ja byłem tam we Wrocławiu. No i mówię, ja tu robiłem modele tak przez ostatnie parę lat, to z kumplem tylko na Skype'ie gadałem i to było jedyne, no bo to, żeby też chyba rzeczywistości nie stracić, nie? Poczucia. I mówię, że to też mi się podoba, że mogę sobie tak gdzieś pogadać i ktoś tam, no parę osób mnie już zaczepiło na wystawach modelarskich, że oglądali moje filmy, coś tam te na YouTubie, nie? No to mówię, spoko, no nie? Rękę, dłonią ściśnęli, wszyscy zadowoleni. Fajnie, no. Fajnie, że ktoś mówi, że ktoś się interesuje, że są młodzi, starzy i w ogóle i się interesują, że chcą się tam gdzieś rozwinąć modelarsko, mówię ja. Ja mówię, ja 10 lat dopiero modele robię, nie jestem jakimś tam, moi znajomi, mam takiego super znajomego w Lublinie, który, kurde, jest w wieku praktycznie moich rodziców, są oni, to jest małżeństwo i kurczę, z nimi się normalnie gada jak z dobrymi kumplami, nie? Tam on robi, Stasiu robi 30 lat chyba te modele, czy lepiej nawet. I kurczę, jak się do nich, jak w Lublinie był konkurs, u nich zawsze nocowałem, no to rewelacje. Fajni ludzie, tu ich nawet zapraszałem, do mnie przyjeżdżali. Także, zresztą jak w Kielcach jest konkurs, to śpią u mnie w domu, także zawsze się dla nich, ja mówię, zawsze dla nich łóżko wolne będzie. Oto jest modelarstwo, łączy właśnie też pokolenia, to jest fajne w tym, bo tak. Pamiętam mój pierwszy konkurs, wyjazd w 2007 roku do Białegostoku. To właśnie tam dopiero Stasia poznałem, tego z Lublina. Takie Zbyszka jeszcze tam było, z Lubelszczaków trochę tam się poznałem, z tymi starszymi właśnie modelarzami. I tak gdzieś te znajomości przetrwały tyle lat. Oni na szczęście wszyscy w miarę w kondycji są, nie, nic się nie dzieje, więc
cały czas gdzieś tam się spotykamy w ciągu roku i jest okej, nie? Także mówię, no a wracając do tych konkursów, no renoma. Renoma, ale są małe te konkursy i raczej są bardzo takie średnie na jeża, że tak powiem. Chociaż żadnego nie neguję, bo ważne, że są i organizatorom się chce je organizować, to jest najważniejsze. No tak, tak. Łączy pokolenia, trzeba przyznać. Z każdym można się tam dogadać i z młodym chłopakiem, który często dopiero zaczyna, jak i ze starszym gościem. No i nawet kobiety robią, no dziewczyny, tam coś widziałem. O, bywa oglądających, wszyscy wymiękają. Ale i tak się trzymacie chłopaki, więc jest dobrze. Także mówię, no konkursów tak. Co, gdzie ja mogę coś tam, gdzie ja jeżdżę, nie? Jeżdżę nawet na takie malutkie konkursy, ale na przykład jest tak, dużo jest konkursów w Czechach, na Słowacji. Warto za granicę jeździć. Są fajne konkursy, można czasem wyhaczyć też na tych giełdach. Fiesta modelarska w Warszawie, nie? Byłem jak na razie tylko raz. 2 lata temu. 2 lata temu chyba byłem pierwszy raz na fieście. Podobała mi się bardzo. Taka fajna, ogarnięta impreza. Chłopaki tam robią. Ogarnięci są, to robią sobie fajnie po swojemu. Także no. Także mówię, fajna imprezka, też mi się podobało. Przyjadę, no jakoś teraz nie byłem, wybrałem ostatnio, jak był, to było chyba już w tym roku, tak, w czerwcu to było, no. No to wybrałem Kraków, pojechałem do Krakowa, tam do tego Muzeum Lotnictwa. Tylko na jeden dzień, bo akurat miałem tylko sobotę wolną, więc nie wystawiałem modeli, nic tam nie robiłem. Tylko sobie tak przyjechałem zajrzeć, więc... Więc myślę, że w przyszłym roku, no to jeżeli coś się jakieś terminy pokryją, no to raczej do Warszawy teraz znowu się wybiorę, bo trzeba. A, no pewnie, przyjadę pewnie. Ja mówię, bardzo mi się podobało, fajnie, fajnie. No, trzymaj się, dobrej nocy. Do usłyszenia, zobaczenia, czy jak to tam, do napisania, nie wiem, jak to teraz się mówi. To nie moje czasy, tak, jakieś technologie kosmiczne. Także do następnego najlepiej. Dobra, coś tam pykam, będziemy sobie rozmawiać, kto tam jeszcze jest. A, pykam dalej. No, drugi weekend czerwca. No, czerwiec, dobry, bardzo dobra pora, wszyscy uwielbiają czerwiec. Ja się w czerwcu urodziłem, więc czerwiec jest ok. A, i muszę sobie te sprzęty wszystkie tutaj wybadać, w takim wypadku. Skoro tak wszyscy oglądają. A słyszycie? A ktoś tam bardziej się orientuje na przykład w tym streamowaniu? Ktoś tam się zagłębiał w jakieś takie rzeczy? Wiecie, jak to działa na przykład, jak streamerzy są? Jak na przykład ja oglądam na Twitchu, tam od Hearthstone'a chłopaki pykają. Na przykład jeśli chodzi o, bo wiem, że jest jakieś tam takie urządzenie, które tam nagrywa najpierw i wtedy lepiej jakoś to chyba w necie wygląda, czy po prostu nie zacina, coś takiego jest, że nagrywa najpierw na dysk, czy coś takiego i z jakimś opóźnieniem, czy czymś jakoś tak pokazuje. Avermedia, coś takiego, jest ta karta, czy coś, jakieś taka wideo, czy coś w tym stylu, jakby ktoś wiedział. No na razie nas jest mało, jak będzie, może jutro, jak będę za fiduku robił, to będzie więcej osób, to może jeszcze raz zapytam, muszę się tutaj, że tak powiem, ogarnąć z tym tematem, żeby wiedzieć, jak to wszystko zrobić, żeby tu było maksymalnie ładnie wszystko wyglądało, nie? No bo sprzętowo to ja sobie tam gdzieś wyczytam na necie, ale mówię, jak ktoś by to gdzieś wiedział, o co chodzi. No dobry komp, ja wiem. Dobry komp, to trzeba sobie... Mam, zacząłem kiedyś składać dobrego kompa, ale nie skończyłem. Ale wyczytałem już na pewno, że ja jestem, odkąd pierwszy komputer miałem, jestem no... wychowany na AMD, a słyszałem, że AMD do streamowania do dupy, więc trzeba by Intela jakiegoś dorwać. A na przykład jakbym chciał na tym, na laptopie, laptop by był dobry? Do tego chyba dobry by był, nie? Bo mam, tu mam stacjonarny warsztat, ale mam laptopa też.
A niestety mój stacjonarny komputer to stacjonarny komputer jest słaby. Bo jestem na AMD APU, tym procesorze X tam jakimś, nie wiem, 10 czy jakoś tam nazywa. No to jest jakaś nędza taka, bo to jest taki zintegrowaną kartą graficzną. No ale ja oczywiście w gry nie gram, nie? W Hearthstone'a, ale to wiecie, nie chodzi o to, ale o ten, ale to raczej wszystko jest potrzebne w miarę, nie? No jak tego, to zaraz biorę tacę i zbieramy na coś konkretnego. No lepszy mam tego i piątkę Intela, wiem, że Intele dobre do tego. I piątkę mam tego Sony Vaio, taki laptop. No na pewno dużo lepszy niż to, co mam tutaj. Tam grafika, nie wiem, też pewnie jakaś zintegrowana jak to w laptopach, ale no nie jest, że stacjonarkę jakąś będziemy rozbudowywać. Płytę mam dobrą, kurczę, do tego, tylko procesor mnie zabił, bo tysiaka kosztował i zrezygnowałem ze składania kompa. Przydałem pamięć, miałem fajną pamięć, tam jakiegoś Corsara. Została mi płyta Asusa do AMD-ków. No a zobaczymy, może jest coś tam się może wymodzi. No już chyba nikt nie został. Oglądających było. Bartek tu walczy. Chyba, żeby nie usnąć, zagaduje. No i tak. Dobra. Dziwny gazowany płyn wypity. Muszę pyknąć ten model, bo co to będzie, jak nie pomaluję modelu dzisiaj? Statystyki sobie popsuję. Już się pompuje się sprzęcior, więc no pewnie wiadomo, to jest nieludzka godzina. A ty powiedz mi, Bartku, czy co ty, szkoła, praca? Co tam cię rano czeka? Też mi się ziewa. Widzisz, wygadałeś i już kurde czego odlatuję. O, ale ktoś tu przybył. Witamy. Welcome, nie wiem. Język mi się... Patryk jeszcze jest. O, Patryki są dobre chłopaki, nie? Mój młody też jest agent, także. Też pewnie jakby mu się bardzo chciało, to by siedział. Aha, wolno masz, no to dobrze. To chyba co, w pracy chyba, tak? Czy u szkoły już się chyba chyba że studia dopiero teraz jak startują, nie? Nie wiem, jak wy tam chłopaki uważacie. Ja wszystko w okolicach tworzę, więc... Moja praca, moje wszystko jest tutaj, więc jestem zawsze blisko i odpalić kompa i tutaj zatalić. A widzisz, studia zaoczne, czyli zapracowany student jak zaocznie. Ja też zaocznie robiłem, bo nie było kiedy. Trzeba było też popracować trochę, to i studia trzeba było zrobić. No to fajnie, no to... Studia to są studia, no ja tam nie byłem jakiś student taki, że tam jakieś te... Paweł, o jakiś Paweł kolejny, też mam w rodzinie Paweł, których ja imion nie mam w rodzinie. Słuchaj Paweł, zacięcie, chcesz mieć takie jak ja? Wiesz co? Ciężko powiedzieć, skąd się takie zacięcie wzięło? Bo tak naprawdę... Nie wiem, mam nadzieję, że będziesz miał takie zacięcie, no da się, podejrzewam, tylko nie wiem jak to się robi, wiesz, po prostu, no robisz. Bardzo mnie to interesowało, wiesz, mnie się zacięcie pojawiło jak internet się pojawił i miałem, pamiętam, pierwszy komputer, już tam wszyscy mieli komputery w szkole, pamiętam. Ja miałem pierwszy raz swój komputer tam już jak już 2 lata po wszystkich, no i ten internet, no i kosmos, wszedłem właśnie na ten stary PWM, ten
forum modelarskie, no i tam jak, cuda, po prostu, byłem normalnie, dowiedziałem się o konkursach, coś tam i mnie tak wciągnęło, że niesamowite, to jeszcze nie było Facebooka, niczego tutaj żadnego, gdzie tam jeszcze ktoś myślał o jakimś online, tym nadawaniu, streamach. Trzeba znaleźć swoją niszę w modelach, pewnie. Pewnie, słuchajcie, ja jestem na przykład, nie uwierzycie, jestem niesamowicie nerwowym człowiekiem. Potrafię czasem kogoś, kto mi, że tak powiem, zagradza drogę na ulicy, potrafię sobie wyjść i bardzo brzydko powiedzieć, krzyknąć. Więc ja jestem taki, włos się na klacie jeży i wojna. Także... A, widzisz. Słuchaj, Paweł, najlepiej neta masz, jak widzę, więc najlepiej wbijasz sobie na stronę, na kilka stronek i sobie musisz szukać tak zwanych znaleźć tak zwane to, jak one się nazywają, inspiracje. O, inspiracje, już ci daję linka, który mnie inspiruje, z którego ja tu wychodzę. Już ci daję, poczekaj sekundeczkę. Gdzież to jest? Constructive Commons. Słuchaj, mnie, towarzyszu, ty takie pogrobioną czcionką będziesz sobie wchodził. I tu masz najlepszych gości. Paweł, to ty hurtem widzę. Tutaj link. Słuchaj, wchodzisz i w grubą czcionką to są te tematy, numer ponumerowane, tam jest tych stron milion do tyłu. I tu są najlepsi modelarze, rzucają różne budowy z tego, z gotowce czasami też już. Bardzo fajna, inspirująca strona, pokazuje właśnie jak to tam od kuchni wygląda czasami takie mega gotowe, piękne modele. Ja muszę sobie cichnąć kompresorem, bo odpaliłem kompresor, a nie wiecie, że ja mam takie super sprzężenie tutaj w gniazdku. A, 500+, no tak. Sprzężenie mam takie w gniazdku, że jakbym kompresor mi doszedł do poru i się napełnił, to by mi się rozłączyło USB z internetem, z moim tym. A, sorry, przepraszam, już nie, bo zmieniłem internet, teraz mam tego, LTE, tak? LTE mam na osobnym modemie Wi-Fi, to nic by mi się nie stało, dobra. Słuchaj, Paweł, ja mam już dwoje, też mam 500+. Także też już 500+, już... Samochodu za to nie kupię, ale ale jest, mam dwoje, mam 3-letniego syna Patryka i 8-letnią Zuzannę Mrożek. A, ile by nie było, zawsze do przodu, nie? Zawsze coś tam jest, na coś starczy, nie? A jakby nie było, to by nie było, a tak to coś tam zawsze rzucą, nie? A, no wiem. Właśnie jest faza tutaj taka, ale to było wszystko, to jest dom. Kurczę, taki, że... Jest i jest dobrze. No. No, pewnie. Dzieciaki, no ale mam 30 lat dopiero, mam dwoje dzieci. 8-letnią córkę, to zobaczcie, jakim ja wieku byłem. O, nie ma co się czarować. Żonę się dorwie, to... Nie ma na co czekać. Ja się raczej tam nie czarowałem. Nie czekałem na nic. Na co miałem czekać? No, Paweł... Aha, bo ty, Paweł, się pojawiłeś. To niestety... Znowu muszę kolejną złą wieść przekazać, no. Pawle, za rok nie będzie Bytomia. No. Wiem, właśnie teraz pewnie słyszysz moje słowa i mówisz, jak to? No niestety, dowiedziałem się od organizatorów,
od moich znajomych tutaj na fejsie modelarzy, że niestety nie odbędzie się festiwal w Bytomiu z przyczyn finansowych. No dokładnie, też mniej więcej tak skomentowałem. Największa w Polsce impreza. Także niestety. Modelarstwo się w Polsce bardzo... Coś na Śląsku? Oczywiście. Zapraszamy. Słuchajcie, chłopaki. Macie tak, teraz będę w Bielsku. Daleko macie do Bielska? Wchodzę w mapy. Ja sobie przyjeżdżam do Bielska. Sprawdzę w ogóle, gdzie to Bielsko. Nie no, wiem, gdzie jest Bielsko. Bielsko, tylko patrzę, jak to by było mniej więcej u was tam, bo ja się tak jeszcze nie orientuję. Gdzie by tam... Nie no, macie wszystko blisko, do Bielska to chyba przyjedziecie, nie? Bielsko-Biała, tak? O, to ty, Bartek, jakiś taki nadmorski chyba jesteś. Coś mnie się tak widzi. Paweł ze 150, no widzisz. Ja mam 200. Ja mam 200, już sobie nocleg tam zaklepałem w hotelu, bo to fajnie zrobili, jak teraz, tak jak byłem w Holandii teraz. Że jak rezerwujecie tam hotel, to macie od razu Warszawa i do Bielska masz tak daleko? Nawet nie żarty. Chyba przez Szczecin. Zaraz, sprawdzam cię. Czy kłamiesz, czy nie? No Warszawa. 350 to się jeździ tak, jak na rumaku. Nieźle. Oczywiście trzeba mieć czas i 2 dni wolnego. No. A skąd ja mam przybywać? Ja? No to już chyba wiadomo, że jestem ze scyzoryka nad Silnicą. Z tego niemiłego miasta, którego nikt nie lubi. Jestem z Kielc. Tak, tak. Miasta Korony Kielce, scyzoryków, tymi, jak one się nazywają, babami Jagami. Miasto Baby Jagi i tego. Pana, który się przebiera za Baby Jagę. On nie, chociaż on jest spod Kielc, więc chociaż tyle. No, także jestem z miejsca, gdzie same złe rzeczy się dzieją, tak? I które jest brzydkie podobno i nikt nie chce tu przyjeżdżać. To, bo to taka jakaś fama chyba z lat 80. została, że to tak ma być. Nikt nie chce przyjeżdżać, a Kielce są tak ładne już teraz, że mimo, że dużo betonu przybyło, więcej betonu niż zieleni, ale ładnie jest. Powiem wam, że fajnie, warto przyjechać czasami. Wieczorkiem można przez główną ulicę przejść i się nawet pierdol nie dostanie. No to jest już, coś się stało tutaj, zmieniło. No. Także zapraszam. W Kielcach też jest konkurs modelarski. W lipcu, na samym początku lipca będzie. Zapraszam was wszystkich. Jak będziecie chcieli przyjechać czy zadebiutować dopiero w Kielcach, to nie mam. Bartku, nie mam. Ani strajków, ani maratonów. Było coś. Co to teraz było? Jakaś jest teraz afera o tak, o jakąś tam ustawę o tym. O aborcji, coś takiego, nie było, jakieś czarne coś tam było. Ja się nie orientuję, bo mnie to tam średnio interesuje. Dzieci to dzieci. I było coś takiego, ale jacyś tam sobie inni zerwali, jakieś była wystawa na temat tego, jakieś panery, ktoś przyszedł, pociął to, no i teraz jest afera znowu, coś tam się działo, ale mówię, mnie to tam... Aborcja, no ja wiem. Głupi temat, znaczy głupi, poważny temat, no. Aborcja to jest prosta sprawa. Aborcja to jest z wyniku w wyniku gwałtu, to tylko i wyłącznie, czy tam jakiejś takiej super mega
że tak powiem, jak już jest wiadomo, że będzie jakieś super chore dziecko i rodzice nie chcą się na tym zgodzić, no nie da, wiedzą, że sobie nie dadzą rady i tyle, no i więcej to co tu, no. Co tu kombinować, no. A jakieś takie nielegalne, czy jak są dziewczyny młode, czy sobie coś tam za bardzo poszaleją i tak dalej, no to bez sensu, nie? No po co dzieci zabijać, no. No ale dobra, no ja tu się nie będę, bo jeszcze mi powiecie, że głupoty gadam, bo mówię nie w temacie bardzo, ale mówię, dla mnie prosta sprawa, to jest, nie ma co tam protestów robić, nie? Ale mówię. No mówię, no bo tu nie ma co innego wymyśleć. Oni tam jeszcze jakieś wymyślają z tymi, czytałem, znaczy słyszałem tam to in vitro, coś tam, że a głupoty, no nie mają co robić, albo jest po prostu no tak. Mówię o tym ten. To mówię, działa albo tak, albo po prostu mają coś do przepchnięcia i rzucili teraz, rząd rzucił taki temat o tym. Tu się ludzie biją między sobą, protesty robią, rzucają się pod pociągi i tak dalej. A oni tam coś przepychają, jakiś syf znowu, żeby coś znowu było źle, nie? No właśnie, walić politykę, bardzo dobrze, ja też jestem tego zdania, nie popieram żadnej partii. Mam wszystkich tam gdzieś, oni i tak sobie kasioreczkę tam liczą, a my sobie, kurwa, możemy walczyć. No właśnie, wracamy do modeli. Bardzo dobrze, polecam modele. O, Bartek, jeszcze kościół, dodajemy kościół do tego, modele, kościół i ustawy aborcyjne, no. Ale by był miks. Trzeba by model taki jakiś zrobić. Nie, głupoty gadamy już, dobra. No cóż, no tak się stało, nie? Nie ma problemu. Tak się nic nie zmieni. A ja wam powiem tak, jeszcze, że i tak jesteśmy tak krajem w tym momencie udupionym, że głowa mała. I to mówię tak modelarsko czysto, dlatego że jak byłem teraz w Holandii, no to może kiedyś jak parę tych puszek takich wypiję, to wam powiem, jak to tam wygląda, jaka jest różnica pomiędzy Zachodem a takim Polakiem, który przyjeżdża sobie tutaj stąd i powiedzmy, że bardzo by chciał, tak jak i wszyscy inni, ale nie ma manianki, nie? W portfelu. O, Paweł, pytanie modelarskie, czyli wracamy do modeli, aleluja. Przemek, rozcieńczać farby pod aerograf. Wiesz co? Filmik. Tam są te filmiki, co mam na kanale tych Hatake, nie? Tą, te farby, nie? Tam jest taki, jak są te filmiki właśnie z tym. Zaraz o firmie zaraz powiem. To słuchaj, to jest tak, że masz tak, wlewasz sobie jakieś nakrętki czy czegoś takiego ze ściankami. Ja tu używam tych koreczków, co są te plastiki, schodzą z tych Powerade'ów, z tego takiego, z tych kurde formów, nie? One są takie przezroczyste, fajne, te dzióbki takie, nie? No, tylko nie te dzióbki takie, to się nimi pije, tylko ten plastik osłonowy, nie? Ta osłonka taka. I tam masz, nalewasz sobie farbę, nie? I ona jest gęsta, powiedzmy, że jest gęsta. I sobie kapiesz tinera, tam rozcieńczalnika albo wody po prostu, no znaczy tinera najlepiej jakiegoś tam dedykowanego. I bierzesz tak, że jak ona, jak przechylisz ściankę, że tak jakbyś miał ją wylewać z tego pojemniczka, to ona ma być taka jak mleko, nie? Czyli taka troszkę taka gęstsza, znaczy gęstsza, taka, że na tej ściance zostaje i dopiero po chwili spływa, nie? Jak jest za bardzo, to ona się po tej ściance od razu rozchodzi i wtedy jest źle, za rzadka, nie? A jak jest bardzo, a długo się trzyma na ściance, to znaczy jest za gęsta, nie? Czyli najlepiej taka, że przechylasz tą farbę, nie? Wraca do pozycji, do poziomu, nie? I ona nagle po chwili na dół, nie? Czyli wtedy jest ok. Taki najprostszy test, jak to się mówi. O, jaki, kto tu jest nowy? Michał Karczewski, witamy.
Albo nowy, albo już tam gdzieś podsłuchuję. Co z tą Holandią? Tulipany, no. Nie, no. Konkurs Holandii, tak? Co tam się dzieje w Holandii? No bajka, bajka. Gorzej jak Polak tam przyjeżdża, nie? Na cały pojemnik? Nie, myślę, że dobrze. No, na cały, jak zalejesz takie 2 ml, to nawet za dużo bym powiedział. Wiesz, to trzeba sobie przetestować, nie? Bo to najlepiej na po prostu na. No po prostu trzeba przetestować, nie? Czyli. A najlepiej to w ogóle miksuj sobie to taką mieszaneczkę najpierw w osobnym pojemniku, nie? Tylko nie w aerografie, bo wlejesz sobie gęstej farby i zalejesz tym rozcieńczalnikiem, to ci nic nie pomoże, nie? Bo tam na dole to gęste zostanie i tam wlezie i ci zatka wszystko, nie? I będzie ci źle się malowała, później jak doleci to rzadkie, to w ogóle już będzie bałagan. Więc najlepiej sobie zmiksuj to w osobnym pojemniczku, wlej do aero i hula, nie? I sobie musisz, bo to najlepiej samemu na czuja. Wszystko, większość takich rzeczy na tym to jest na czuja, bo jeżeli tam czytacie artykuły, nie, że o, dodałem ileś tam 60% farby i 40% rozpuszczalnika w jakiejś takiej proporcji, coś takiego, to się ściema. Ja tak, jak piszę jakiś artykuł i tak dalej, to się tak pisze po prostu na oko, nie? Że o, tyle procenty, kto to jakiś procent liczy, no kurde. Musiał, nie wiem, z jakimś patyczkiem chyba tym i sobie tam gdzieś wkładać ten i ile to później procenty liczyć. O, mordercza mucha znowu możemy za. No morduje, ach, nie udało się. A, no pewnie, no to ja wiem, no to no, po to tu jestem, nie? Opowiadać i tak dalej. Dobra, poczekajcie, bo już wątki straciłem, co tu się dzieje, aerograf, blablabla. Staram się, no pewnie, staraj się, rób dalej i tak dalej. Ja ci coś tam, jak będziesz chciał, to coś ci tam zawsze podpowiem, nie? Będziecie mieli pytania, tu będę, to zapraszam, kurczę, i działamy, nie? Nie ma co czarować. Dobra. Co z Holandią? Michał mnie pytał, co z Holandią. Powiedzmy, jak ten Bartek tutaj ocenianie modeli na konkursach za granicą. Czy jest jakieś kolesiostwo jak u nas? Wiesz co? Jest, chyba jest. Chyba teraz w Holandii widziałem, że jest. Ba, nawet polscy sędziowie byli w to zamieszani, tak mi się wydaje, bo bym powiedział, że na przykład chcieli bardzo swojego poplecznika, że tak powiem, nagrodzić. To sobie go nagrodzili, bo mieli nie oceniać. Znaczy nie wiem, jak to tam jest, czy mieli nie oceniać, bo oceniali modele, mimo że, znaczy, byli sędziami i oceniali modele tak, jak było zapisane w regulaminie, tam pancerne, a sami w tej kategorii wystawiali, więc to jest dla mnie takie trochę z dupy, że tak brzydko powiem. Bo kurde, albo się bawimy tak, że jeżeli ja sędziuję, to nie wystawiam modeli, albo przynajmniej nie sędziuję tych kategorii jakichś takich, jak wystawia mnie, oni tam sędziowali, no to pancerne wszystko, mimo że się oni wszyscy tam znają i tak dalej. No i tego swojego, a no pewnie wiesz, no może. Taki młody chłopaczek, co dopiero do seniorów wlazł i dostał za takie spychareczkę, która jest pomalowana jednym kolorem, no. No i dostał, nie, to no ja niby też nie mam prawa tutaj, że tak powiem, krytykować, bo ja w tej samej kategorii wystawiałem, powiedzmy, ja nic nie dostałem i no boli mnie to, no nie boli mnie to, nie, bo ja swój model widziałem i powiedzmy, że ja tam jestem takim, ten model mi wyszedł taki, kurde, niechlujny, ja bym go wypieprzył przez okno, ale ładnie wygląda, jak pomalowany jest i zostawię sobie go na pamiątkę, ale taki jest nie do końca, no, nie wyszedł tak, jakbym chciał, no, podejrzewam, zabrakło mi tam 30% tego czegoś brakuje. Serce włożyłem, ale oprócz tego jeszcze trochę techniki za mało, no, włożyłem w niego i dlatego takie coś wyszło, szkaractwo, ale to mniejsza o to, ale jak powiedzmy, on dostał tam chyba brąz, coś tam i dostał też brąz gościu, który tam powiedzmy te modele rozkminiał dużo, dużo, dużo mocniej, no to trochę ściema, nie? Więc sam w masterze też widziałem jakieś tam tacy w masterze podostawali nagrody za takie modele, że powiedzmy, że były inne mastery dużo lepsze, więc podejrzewam, że oni się tam, no wiecie jak to jest, no to jest wszędzie, no oni się wszyscy znają, dlatego ja mówię, że ja, o tak, ja dostałem medal, nie, to dla mnie to jest coś takiego, że ja go dostałem, to jest takie, że taki czysta nagroda jest za to dla mnie, że po prostu bez żadnych, powiedzmy,
układzików. Ja się tam nie socjalizinguję z nimi, że tak powiem. W ogóle tam z kilkoma gościami tam ewentualnie gdzieś tam rozmawiam, choć teraz to tylko z dwoma tam takimi, co tam znam z Niemiec, skądś tam, nie? A tak to w ogóle z tymi takimi znanymi ja w ogóle się tam, no nie rozmawiam z nimi, bo po co mam rozmawiać z nimi? Jakieś układy wchodzi, coś tam później, wiecie, no ja tu będę, ja wiem, że w modelarstwie też są tak, że uściski uściskami, już to na migu się nauczyłem, że tu my friend, tutaj tego piąteczkę sobie można przybijać, a on i tak ma wszystko w dupie, więc sztucznych takich przyjaźni to nie ma co utrzymać, lepiej się z kimś konkretniejszym tam trzymać, no i tyle. Dobra, rozgadałem się o temat tego, ale konkurs był mega, fajne modele, parę było fajnych takich naprawdę. Dużo tych takich, które widzicie na zdjęciach teraz na fejsie i tak dalej, to dużo słabsze są, także jak ktoś powie, o jakie tam były modele niektóre, to głowa spadaliśmy z krzeseł. Wcale nie są takie ładne na żywo, są dosyć słabe, jeśli chodzi o takie moje zwykłe proste oko, nie, czyli tam tego. Nie są takie wybajeżone, dużo też takich było, to kiedyś w książkach widziałem modeli, które później na żywo widziałem, to mi oczy wypadły prawie z orbit, mówiłem jakie słabe. Nie dlatego, że jakoś ja jakoś wybitnie robię, bo nie robię też jakoś wybitnie tych modeli, ale po prostu mało tego, mało tych efektów, coś tam wszystko. Wiecie, teraz jest w ogóle taka tendencja w Holandii, teraz widziałem. Słuchajcie, jest model pomalowany, tam wycieniowany albo nie wycieniowany i na maksa zasrany, że tak brzydko powiem, pigmentami, tak aż wtarte tam w te elementy, to mówię, taka jakaś tendencja dziwaczna, ale widocznie coś takiego jest. Ja nie lubię tak robić, choć mógłbym się też tak pierdzielić, ale po co? Czyli tak, Mr. Hobby, Tamiya czy Mr. Hobby? Ja Tamiya, wybieram Tamiya. Wiecie dlaczego? Że kiedyś kupiłem sobie Mr. Hobby, wyrzuciłem do kosza. Nie wiem, czy trafiłem jakieś przeterminowane, czy stojące na półce 100 lat. No ale to akurat był taki okres, że jeszcze farby testowałem i no i one mnie tak wtedy tak zniechęciły, że już nigdy ich więcej nie kupiłem i nigdy ich więcej nie używałem. Wtedy tylko użyłem, powiedziałem, że są dziadowskie i powiedziałem, że już nigdy ich nie użyję i możecie mnie tutaj teraz ukrzyżowywać, przeklinać i tak dalej, że nie są, że są super. I tak nigdy ich nie kupię. Tamiką dużo czasu malowałem, fajna. Malowałem live kolorami, malowałem Valeo, też mi się nie podobają. Malowałem AK, malowałem tymi migami. No i ja wam wracam do wszystkiego. Nie, dla wszystkich, którzy się chcą nauczyć malować modele na początek i tak dalej, tylko i wyłącznie te farby. O te. O, widzicie? Paktra jest super na początek, wszystko się tutaj tym da zrobić. Ja, widzicie, robię 10 lat, 10 lat maluję Paktrą. To coś znaczy. Znaczy, że można nimi cały czas malować. Najlepsze modele, jakie nagrody zdobywały za granicą, malowane były Paktrami. Nie ma problemu. Paweł mnie pyta, a poznałeś Miga? Poznałem Miga. Wielokrotnie z nim rozmawiałem. Niestety okazał się być osobą nastawioną tylko i wyłącznie na biznes, zarabianie kasy. Na tym się moja przyjaźń z tą osobą skończyła. Niestety nie jest taki, jak go malują w komiksach o Spider-Manie. Także niestety moja legenda Miga, że tak powiem, upadła bardzo szybko. W 2013 roku go poznałem w Bytomiu. No tak, to na Śląsku się chyba Buc tak mówi, nie? No, Buc. U nas się nie mówi tak. U nas się po prostu przeklina. No. No. On jest taki my friend, daj coś my friend. Co ja wykorzystam i my friend, bye bye. Paktra pod aerograf. Paktra pod aerograf. Paktra pod aerograf bez mieszania, bez, znaczy pfu, bez zmieszaniem, bez rozcieńczania. Oczywiście, bezpośrednio z tego. Przed chwilą malowałem. Aha, bo cię nie było. Malowałem ten model tu, o ten. Ciul. U mnie też się ciul nie mówi. Ciul się na Podkarpaciu chyba mówi.
A widzisz, u mnie też się tak nie mówi. Widzisz, u nas to jest wszystko bardzo proste. U nas się mówi po prostu hu. I tyle. Choć to podobno z arabskiego jest, tak? Z tego co wiem. To też się nie powinno mówić, widzisz. Teraz się nie lubi arabskiego, nie? Najbardziej mnie śmieszy, to wam tak powiem. I w ogóle, że tak wszyscy tutaj Polacy mówią, że o, nie lubimy tych. No, też i odbrakowało, no. Że nie lubimy tych Arabów, nie lubimy tych muzułmanów, nie lubimy religii i w ogóle wszystkiego z nimi związanego. Każdy Polak to przyzna teraz i tupi jeszcze nogą. Jak powiesz, że nie zgadzasz się, to jeszcze dostaniesz w pysk. A wszyscy kurwa później lecą, przepraszam, przeklnąłem. Wszyscy później lecą pod kebab i kebaba mi dajcie. I stare mięso zamrożone, tak. I kebaba jemy, czyli potrawę, którą oni tylko jedzą, chyba tylko. I, która im tylko smakuje. Znowu mi mucha uciekła. Ostatnie pytanie, czy przed i kulkami. Trzeba lakierować model. Kalkami oczywiście, wiem o co chodzi. Przed kulkami sobie lakierować. Kurde, muszę zniszczyć, bo mnie zje. Tak, trzeba. Znaczy, ja tak robię, nie? Wiem, kalki wiem. Od razu się domyśliłem, nie ma problemu. Domyślny jestem chyba jeszcze. Nawet do tej porze. Znaczy tak, ja daję zawsze przed kalkę Sidolux. Już wam pokazuję. Jedyny właściwy i mój ulubiony to jest taki Sidolux. O, już widzicie, mało co tam na dnie troszkę zostało. To jest bez lokowania produktu, jest najlepszy. No. Także ja daję to tak, jak już pomaluję sobie, pocieniuję cały model farbami, aerografem, nie, to daję sobie Sido. Po tym Sido daję kalki, jak już wyschnie albo jak go obsuszę w 5 sekund suszarką, no to wtedy daję kalki na płyn do kalek oczywiście. Jak podeschnie już ten płyn do kalek, to kalki sobie mokrym patyczkiem wilgotnym, zamoczonym patyczkiem do uszu przecieram, żeby je tak ładniej przybić do powierzchni, że tak powiem dobić. I na to daję, jak już znowu wyschnie ten płyn, ta wilgoć z tego patyczka, co jest na kalkach, to daję, jak już to wyschnie, to daję znowu Sidolux, żeby zabezpieczyć, bo później łoszę i tak dalej, można sobie czasami zedrzeć. Więc tak to w skrócie wygląda. To wszystko też będę pokazywał. Tu nawet mam kalki do tego modelu, ale są jakieś takie chyba robione chałupniczo. A nie, to chyba były nie do tego, do jeszcze następnego wziąłem takiego podobnego. Więc tutaj sobie coś tam zrobimy, jakieś kalki znajdę z mojego pudełka kalkomanii. Gdzie mam wszystko? Mucha mi siadła, aha, siadła pod stołem, nie wiadomo gdzie. Jejku, jak ja bym już ją chciał załatwić. Kurwa, znowu nie trafię. Aha, oczywiście, że prosto na model. Od razu wlewam, pyk. Błyszczy się na maksa przez 5 sekund, po czym go obsuszam suszareczką i nic nie widać. Mało tego, ten Sidolux, który wam właśnie pokazałem, używam, tak jak już wszystkim mówiłem i na pokazach, jak robię pokazy podczas konkursów. Używam go do odświeżania modeli. Jak słuchajcie, stoi mi na półce model, nie mam żadnych gablot, niczego i on się powiedzmy ukurzy, no to tam zmuchnę kurz i tak dalej, ale ten to wtedy się trzeba. Widzicie, wątek straciłem, bo zacząłem czytać komentarze. Sorki, moment. O czym ja mówiłem? Zaraz. Aha, dobra. Sidolux, coś o Sidoluxie mówiłem. Jezus, nie wiem, straciłem wątek całkowicie. O tej tą muchą, pomyślałem o muchach. Wiesz co, ja nie będę jej gazował niczym, ja ją muszę załatwić po prostu. To jest już cel mój tutaj, że ona zginie pod moją tekturową packą na muchy. W pewnym momencie lub pod moimi łapkami. Aha, widzisz,
Dzięki, Patryk. Słuchaj, jak mam już ten model i on mi tam stoi kilka miesięcy, to sobie zdmuchnę ten kurz, czy nawet aerografem na samym powietrze, po czym biorę sobie ten Sidolux i psikam po całym modelu, po szybkach, po wszystkim. Znowu tu siedzi. Chyba na szybka jest. Dobra. I po prostu... O czym ja tu mówię? Aha, odświeżanie się. Psikam cały model, nie? I on wygląda tak, jakbym go dopiero pomalował i wtedy biorę go na konkurs i tak dalej. Znowu tu siadło. Nie, muszę moją magiczną tekturę wziąć. Poczekajcie, zaraz będzie głośno. Kurde, odleciała w ostatnim momencie, co miałem dziabnąć. Zaraz tu przyleci, zaraz już spadnę. Dobra. Co zrobić, żeby farba z żywicy nie schodziła przy zdejmowaniu maskowania? Żywica odtłuszczona i podkład z Mr. Surfacera. Wiesz co, żywice, modele żywiczne jak robisz, jeszcze warto, wiesz co zrobić, papierem ściernym przejechać wszystkie powierzchnie. Takim cieńszym, może być cieńszy, ja to używam jednego grubego papieru, ale to tam się, i tak mi się rysy na modelach nie robią i tak. Ale mówię, trzeba, przepraszam, mi się już piwko, znaczy ten napój chłodzący mnie się tam już przypomina. Jest coś takiego, że właśnie trzeba ją przetrzeć papierem, bo ona jest generalnie tak, można na mokro, a nie trzeba na sucho, można też na sucho normalnie papierem, nic się nie stanie, to jest model, nie samochód, nie? Więc przecieramy, bo ona jest generalnie, jak się odlewa i tam silikon, forma i tak dalej, ona jest praktycznie bardzo, bardzo gładka, więc, a żywica sama w sobie, tak nawet jak ją odtłuścisz, to ona i tak będzie tłusta, bo ona jest sama w sobie taka tłusta, bo ona ma taki czynnik, że ona się ma tłuszcz, taki zostaje taki ślad, nie, po tym, dlatego to trzeba papierem ściernym i się ściera tą warstwę zewnętrzną i wtedy dopiero ci, jak walniesz podkładem, to on ci tam gdzieś wejdzie w tą nierówną powierzchnię, on się wtedy lepiej trzyma, nie? Najlepszy podkład. Nie mam tego dylematu, gdyż nie używam podkładu. Tak, nie używam podkładu, nawet na modelach żywicznych. I'm sorry. Więc nie powiem wam nic o podkładzie. Mam... nie mam Mr. Surface. To, co ja mam takiego... Nie, to moje to jest szpachlówka w płynie, nie? Ale no to żywice modeli przerobiłem masę, więc tam coś tam już ogarniam, nie? Nigdy mi się tam... Nie, no na początku może kiedyś mi się zdarzyło coś, że mi coś odeszło albo coś, ale mówię, trzeba papiereczkiem i jazda, jest okej. Okay. Także ja podkładów nie używam. Jedyny podkład, jeżeli to można nazwać podkładem, to jest moja czarna Paktra matowa. I to jest jedyny mój podkład i to jest zwykła farba taka do modeli, nie? Którą właśnie tutaj, jak zaczynałem dzisiaj malować tego Hanomaga, no to mówiłem, że najpierw powinienem spryskać cały model na czarną Paktrę i to jest mój podkład i ona mi się tak trzyma, że jest wszystko ok. Także ja wszystko, każdy mój model, każdy element modelu, o, tak jak jest, mam całą tą naczepkę i tak dalej. O, Valeo też jest lipa, no. One są, to są takie jakieś polimerowe te farby dziadostwa. No wszystkie są pewnie polimerowe, ale to są takie wyjątkowo polimerowe. No. No, samolociarz. Panie od samolotów, masz rację oczywiście. Ale pomalować go i tak trzeba. Więc syf nie syf. Znaczy w pancerce no to już trzeba ten syf, się wszyscy tak przyzwyczaili z racji tego, że to jeszcze jednak jeździło po tym syfie, nie? A ja ci powiem, że są modelarze, którzy samoloty robią też, a jak te czołgi. Także robią syf. Ja dzisiaj też widziałem, gdzieś szukałem, bo w ogóle kupiłem sobie samolot. Słuchajcie, Jezus Maria. Ja nie robię samolotów, kupiłem samolot do roboty. Zrobił samolot. To jest dla mnie już w ogóle ewenement. Teraz mnie zapytacie, jaki? Czekam na to pytanie. Mój ulubiony. Powiem wam, że kupiłem sobie mój ulubiony samolot, znalazłem go.
No, możliwe. Chcecie zobaczyć? Chcecie zobaczyć samolot, który zrobię już niebawem? I dzięki. Nie lubiłem takich samolotów. Ja lubiłem. Ja jestem bardzo monotematyczny, wiecie. Ja to jest. Wszystko, co było niemieckie, bardzo lubię. Nie dlatego, że lubię Niemców, ani Trzecią Rzeszę albo coś. Ale Skubani mieli fajną technikę i to jak to pięknie wszystko wyglądało. Dobra, pokazuję. Już go widzę. To jest samolot, który bardzo dawno temu robiłem, który się pojawił w katalogu Revela w 1998 roku, który kiedyś właśnie sobie kupiłem w tymże roku i był moim przewodnikiem po modelarstwie, był cały po polsku i miał fajne różne teksty i czytałem go jak książkę, chyba nie wiem, tysiące razy, aż mi okładka odpadła, bo kiedyś takie były podręczniki modelarstwa w katalogi. To był właśnie ten taki Luftwaffe 46. Temat, który gdzieś tam kiedyś podłapałem i zostało. Robiłem go już chyba 2 razy w swoim życiu, ale zrobię teraz może jakoś tak ładniej. Mam nadzieję, że mi się uda. Uwaga, uwielbiam go, jest świetny i ten rysunek jest giga, mega i w ogóle. Proszę bardzo, Messerschmitt P1099. Blisko byłeś, a Rado też mi się podobają. No ale nie ma tego, co by nie było. Mesiu, no meś musi być. Piękny, alternatywka, ciężka alternatywka 262. Oj, pięknie wygląda. Jeszcze muszę tu, żebyście ten przód zobaczyli. Ależ to jest, no normalnie Jumbo Jet wśród niemieckich wynalazków 46, tak zwanego. Czyli samolotów, które nie opuściły desek kreślarskich. Zostały tylko w fazie projektowej. Ktoś miał go na papierku, mieli go zrobić, ale go nie zrobili. A mogli go chociaż jednego zrobić. Jakbym umiał robić, to bym sobie zrobił takiego. Bym sobie nim latał nad Kielcami. Straszył ludzi. Aż by mnie zestrzelili z łasku F-16. By mnie dziabnęło. No. Piękny jest, nie? Uwielbiam. Zrobię go na pewno. Oj, rozmoczyłem się, taki piękny samolot mi się trafił. Kupiłem go. A tak, bo to skrzydła też ma. Z 262. No miała być ciężka wersja. Taki bombowiec. Powiedzmy. Lustrzanko rzucałem. No będzie na pewno. Będzie. Potworna nocna relacja z budowy i malowania samolotu pierwszego. O, i tu mi się, że tak powiem, będziecie musieli mi pomóc. Michał mnie pyta. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi, ale teraz Michał mnie pyta, to ja Michałowi odpowiadam. Same modele nie są dotykane, chyba że są bez podstawek, no to nie ma innej opcji, jak go dotknąć i podnieść i zobaczyć, bo inaczej co zobaczymy, jak będzie stał gdzieś tam daleko na półce. Na tym, na stoliku, czy tam na tym, a tam te stoliki są specyficzne. Generalnie wszystkie modele są te, które są oceniane, są podnoszone w rękawiczkach zazwyczaj. No, za podstawkę wiadomo, ewentualnie za jakieś tam elementy koła, czy coś, jak są jakieś tego. No i to przenoszone gdzieś tam, gdzie się ocenia, nie? No, często jest tak, że wizualnie też, ale raczej są dokładnie badane. Więc coś tam jest takiego. No nie ma tak, że na przykład macie coś uszkodzone. Ja widziałem tam, na przykład w Moson tak było, że bardzo często dotykali tam jakieś elementy, coś tam, czy się ruszają, nie? No głupia trochę metoda, nie? Na Węgrzech to mówię Moson, nie? No i dużo było takich uszkodzeń, jakichś awarii i tak dalej, no bo to się wszystko łamie, nie? No jak jest coś sztywne, a ktoś chce to ruszyć, to nie bardzo, nie? Model to jest model. Także, no tak to wygląda, nie? Ja tam ocenę tylko widziałem z daleka. Ale widziałem, kto oceniał, co oceniał. No. Jeden skład ciągle. Nic nowego. Także każdy ocenia po swojemu. Ja to szybciutko, pyk, 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 pyk. Jak oceniałem tam parę razy mi się zdarzyło, to ja tam mniej więcej na oku już widzę, co jest dobre, co jest złe. No. W modelu tak już człowiek się gdzieś uczulił na to. Aha, wracając, dobra, wracając do samolotu. Dobra, będę robił ten samolot. Specjalnie tutaj, ale będziecie musieli mi pomóc,
bo ja się na samolotach nie znam. Oczywiście nie mówię o budowie, bo budowę myślę, że sobie poradzę, ale będziecie musieli mi pomóc, jeśli chodzi o malowanie. Nie malowałem samolotu. Nie pamiętam, jak to się robi w ogóle. Przypomnę sobie w internetach, sprawdzę w poradnikach cieniowanie, bo to pre-shadingi na pewno idą, bo tam widziałem, że się wali po tych wszystkich liniach, ale możecie zawsze mi coś doradzić w trakcie pracy. Jako, że mamy taką możliwość tutaj. Także liczę na waszą pomoc, modelarzy, zwłaszcza tych, co samolotami się zajmują. Wkręcicie mnie, że mi się to spodoba, to będę samoloty robił. No, na pewno. Różnych jest. Ja mi się nie podoba tylko jedna rzecz, co jest takiego drażniącego, te linki wszystkie. Boże, jak mi się to nie chce już, na samą myśl mi się nie chce samolotu robić, te linki takie, co skrzydła tam w tych płatowych trzymają, albo ta taka, co tą fajeczkę łączy z tym skrzydłem, nie skrzydłem, tylko z tym, Boże, jak to się nazywa, z ogonem. Także... A to kolorystycznie, tam farbkami, coś tam podziałamy, nie ma problemu. Będziecie mi tłumaczyć, jak będziemy robić na razie. To jeszcze nie tak prędko. Aż tak mi się nie spieszy do niego. Zrobię na przyszły rok, będzie na jakiś konkurs. Zobaczymy, może się... Chciałbym, bo szkoda mi po prostu, albo sobie kupię jakiś inny samolot i zrobię jakiś inny, bo po prostu szkoda mi go zepsuć na tam pierwszy raz, nie? Bo to jest naprawdę... Szukałem tego samolotu, jest super i bardzo chciałem go zrobić. Zwłaszcza, że mam dobre wspomnienia, kiedy się go robiłem. Bardzo przyjemny model. Chociaż kalki będę musiał chyba z jakiegoś 262 dorwać, bo to są dosyć stary ten arkusik, bo to stary model. Więc tak to by było. Jeszcze tam był drugi taki, może kiedyś znajdę. Taki był chyba wersja B, czy coś takiego z przodu z działem, czy z czymś takim. Były jeszcze szywicy, te samoloty. Różne cuda. Także zobaczymy. Na razie o samolotach nie mówimy, bo po co? Trafiło się. Znaczy to nawet nie można uznać za prototyp, bo to był, on po prostu był na papierku, nie? Kiedyś pokażesz, nie ma problemu. Będziemy w temacie samolotów, jak już będę robił, to wtedy się możecie chwalić, ja tam jakoś udostępnię jakiegoś maila czy coś. Nie ma problemu. Ja z samolotami mówię na razie. To jeszcze nie ta pora. Bo mówię, muszę jakiś dorwać inny, bo szkoda mi go zniszczyć. Chciałem go zrobić, kupię sobie jakiś może tego rewelka takiego zwykłego, nie? Za dwie dyszki, o, jest 262, nawet patrzę teraz. I takim będziemy walczyć. Żeby nie było, widzę, już chłopaki tu wymiękają. Już chyba nikt nie został. Kto tam został? Patryk mi pisze, został i kto tu jeszcze? I słabo już, tak? Kończy się temat. Bartek jeszcze chyba jest. Pustka, no już wszyscy wymiękli, no niestety wszyscy. Każdy człowiek musi odpocząć. Też czasami chciałbym, żeby można było 24 na dobę działać, ale sprawdzałem, nie da się więcej jak 3 doby. No, Bartek jest na posterunku. Także jest ok. Także coś tam będziemy z samolotami powolutku gdzieś tam sobie działać. Na razie mówię. Nie ma co, najwyżej do testów wezmę jakiegoś tego. O, jest coś, mamy jakiegoś linkacza. To będzie. Jak to się wkleiło, to ja to sobie zaraz odpalę. O, jest. O, fajny. O, kurde. No. Takie klimaty by mnie interesowały na dzień dobry. Coś takiego. No, ja mówię, nie jestem specjalista, ale fajny. Robiłem kiedyś 7.2, to
tymi antenami. Pamiętam, bo zawsze je łamałem. A nie trzeba www, samo działa bez www. Bartek. A Bartek, już wiem. Bartka kojarzę już. Pamiętam. Pamiętam, zaraz jeszcze sobie wybadam. Rzucę okiem. Ogarnę sobie tego face. Franek mnie dodał nawet do znajomych na Facebooku, słuchajcie. Franek, który tu wcześniej był. Franek jest młodym chłopakiem, bardzo młodym. I interesuje się modelami. No i bardzo dobrze. To niech se Franek ma mnie w znajomych, niech się chwali. Będzie miał komu. My Models. My Models. Wchodzimy na My Models. My Models. Dobrze kojarzę, zaraz ci tutaj zobaczymy. Chyba dobrze kojarzę, tylko nie mogę strony znaleźć. Bartka. Bartek, przyznaj się. Bo nie mogę znaleźć ciebie. Gdzie te strony wszystkie są? Jejku, ja to nie mogę się na tym wszystkim połapać, tego tyle jest. Zaraz. Zaraz wybadamy. Stronkę mi dawałeś, a znaleźć ciężko. Także Patryku, model fajny. Kamuflaż mi się podoba i te chmurki takie, jak to się ten kamuflaż z tym spodnim kolorem rozmywa, bardzo fajnie to wygląda, także dobre to jest. A Bartka chyba nie znajdę, Bartek nie rzuci tego, bo mi się nie wyświetla to gdzieś, chyba że jeszcze inaczej. Klawiatura już. No nie. No właśnie. A z tymi kołami od Ruska na obrazku? No pewnie. Bartek, no przecież Bartka znam. Ja mówię w Warszawie, no przecież kurczę, znamy się, nie? Osobiście, że tak powiem. To bardzo chce siedzi po nocach. No widziałem, bo teraz widzę już tego, kojarzę tego kuchnię polową z tym grubaskiem. Miałem, mam tą figurkę nawet gdzieś rzuconą, kupiłem kiedyś na Allegro, czy tam na giełdzie, czy na czymś. Zrobiłeś akcję. Akcję z niemieckim grubasem. No.
No tutaj Ruska jakiegoś ciśniesz, T55. No o Jezus, widzę, że bardzo lubisz się dorabiać te fototrawionki. Ja nie znoszę. No fajnie, fajnie. Czy robisz lajków masz? Widzę już na stronie. No, ja nawet nie mam tyle. W ogóle nie mogę gdzieś tej mojej strony rozkręcić, bo mi się nie chce tam tych postów co 5 sekund rzucać. Wolę sobie pogadać. No. To moje klimaty. No, widzisz, że ja to wszystko wiem. O, widzę, że dorwałeś tą koparkę z Hasegawy. Oglądałem ją w Holandii. U, można coś fajnego z tego wyciągnąć. Jakiegoś super weatheringa. Super weatheringa można zrobić z kopareczki. No to dobry temat. Detalista widzę jesteś, to ci tam się pomaluje, nie? O, ten mały, śmieszny, dziwny z tymi kablami takimi, wiem. Gdzieś mi się to nie podoba. To chyba przez te kable mi się nie podoba, przez te takie harmonijki z boku. Wygląda jak science fiction. A robisz cywila, czy tego takiego Japończyka? No, inny to nie jest. On jest taki inny jak ten ich samochodzik, ten taki mały. Boże, jak ja to widziałem, jakie to jest maleństwo, to mówię, o nie, ta kopara to jeszcze ten spychacz, znaczy to jest jeszcze okej, okay, ale ten ich samochodzik taki jest, ten też jakiś taki dziwacznej nazwie też jest, kurczę, taki kurde, ten szkrabrzy masakra. A, wiem, robił ktoś już takiego żółtego. Ja już ci podpowiem, chcę, żeby był fajny. Nie mówię już o weatheringach, malowaniu i tak dalej. Tylko żeby był fajny odbiór, to sobie pyknij go pod kątem. Tak bokiem, wiesz? O tak. Żeby stał pod górką, że jak ktoś będzie na niego patrzył na wystawie i tak dalej, będzie go widział od góry lekko. I masz od razu lepiej to wszystko, już jest lepszy odbiór. Jaki by nie był. Taki spych ja też będę robił. Oczywiście nie taki, ale będę sobie robił taki konkretniejszy spych, który nie jest dostępny u nas na rynku. Ale to na Węgry sobie będę robił go dopiero. Na razie wielka tajemnica wiary. Bo potrzebne są dolary. O, zrymuję tak. O, niestety jest bardzo drogi. Ale jest mega unikalny i właśnie też tak pod kątem robię, bo to jest od razu plus 10 do final view. Pozwolicie sobie chrupnę paluszkę, bo człowiek głodny w nocy. Dopiłem teraz Pepsi i już ciśnienie. No. Bardzo dobrze. No oczywiście, że więcej widać. O to chodzi właśnie. Żeby było więcej widać, lepiej to wszystko. SD-ka takiego śmiechowego zawsze. Znaczy zawsze zrobiłem i też był tak pod kątem bardzo dobrze. Wszędzie chyba, gdzie pojechał, był nagradzany. No to chyba tylko dlatego, że był pod kątem. A nie dlatego, że był zrobiony. No ale to tak, przy okazji nie. Więc tak to wygląda. Jak Kawasaki Honda. Boże, jakie tu zimno w tym warsztacie, jak w nocy, żeby zimy nie było. Więc znowu wytelepię.
porywach do 14 osób. Ciekawy jestem aż jutro, jak będzie w ciągu dnia. Zrobię jakoś wcześniej, mówię. Może, żeby było. Zobaczę, jak to wygląda. Zainteresowanie. O Jezus Maria, już. No. O, ktoś się pojawił. Ktoś się pojawił do. Proszę się przedstawić. Ktoś o 1:37 wszedł sobie i uciekł. O, no to się nie przedstawił. Dobra. Chciał chyba zobaczyć, czy się da to obejrzeć. Stwierdził, że nie, i uciekł. Kurczę, mam nadzieję, że się rozbuja ten kanał, będzie więcej osób, pogadamy, ciekawostek, będziecie mi pytać. A ja będę szczęśliwy, że będę mógł wam pomóc. To będzie fajna rzecz. Niech się to rozbuja, wszystko pięknie. I będzie super. Bo już zaczynam chyba majaczyć dzisiaj. No i kurczę, pierwsze na żywo transmisja, a tu 3 godziny 18 minut. Już trwa. To jest hit sezonu. Muszę sobie porządek na dyskach zrobić. Wszystko zawalone. Na czerwono się świeci. Tu jest dobrze. Ja tu sobie jeszcze wszystko obadam. Będzie dobrze. No, Bartek, masz rację. Ściągnie się ludzi, no mam nadzieję, że się ściągnie ludzi więcej. Dam na tych grupach, bo to na grupach jest dużo chłopaków z Polski, takich młodych, różnych. Może komuś się będzie chciało akurat siedzieć, tak pogadać, coś tam posłuchać mi właściwie. I jak odpowiadam na pytania różnej maści. No zobaczymy. Na razie początki, o znowu się ktoś pojawił, na sekundę pewnie, i znowu zapytam, przedstaw się, napisz komentarz i ucieknie. To jak poprzedni, tak? Robię modele, dobra, ja tu maluję, żeby nie było. Już odpalam, proszę bardzo, żeby nie było, że nic nie robię. A i mówiłem, znowu ktoś uciekł. Miałem oglądającego gratis i uciekł 5 sekund. Pewnie widzi, że się nic nie rusza, muszę rękami machać. Dobra, maluję. Trzecim kolorem, bo jak nie zrobić się tego modelu na samego koloru, to bieda. Dzisiaj, wczoraj już go nie zrobiłem, teraz go muszę zrobić. Zacząłem wczoraj, 2 dni, streamuję już 2 dni. Aj, mam nadzieję, że to jakoś wyruszymy. Ruszymy ciśnienia, farba gęsta. Ale to trzeci kolor, nie ma problemu, pomaluję się. Niech się ładuje kompresur. Ja sobie patrzę na Messerschmitty na Allegro, czy przypadkiem ktoś nie wystawił takiego Messerschmitta P1000. O, tego ktoś wystawił, ale to jest chyba jakiś, o Jezu, 3.2 masakra. Właśnie sprecyzowałem wyszukiwania, 7.2 mi interesuje tylko. Messerschmitt 1. Jak oni te skalę tutaj robią, nie wiem, dobra, 72. 2. Szukaj. O, 297. Dobra. No, dobra. Noreczka, trzymajcie się. Uciekajcie, odpoczywajcie. Wrócę jutro, na pewno będę. Tylko pyknę już ten model, też będę powoli się zbierał. No rano znowu muszę wstać, dzieci znowu trzeba. No co tu się dzieje? Awaria systemu. Coś tutaj zrobiłem źle. Widzicie, też mi się aerograf.
Czyli widzę, skrzywiłem. Jak miło. No, Nareczka, trzymaj się. Widlica zrobiona z papieru. No to ta... Trzeba dolać. No, ale bogato. Gdzie jest ta farba? Dzisiaj już mam problem. Nalałem starszej farby. Zapchałem całkowicie. Wiesz co? Nawet nie wiem, co ja tu mam. Wymieniałem ostatnio, miałem dysza pękniętą, ale na co ja to wymieniłem? Nie wiem pojęcia. Pewnie tak, jakiś taki wymiar tragiczny. To jest właśnie to, co te firmowe to są dupy. O już. Coś tam przyschło. Niedobrze może wyczyściłem. O, maluję masakrycznie. Brzydko mi się, może coś tam mi się brzydko. No, tragedia. Ja wiem, ale jak nie wyczyszczę dobrze aero, to mi te aerografy, te firmowe, to od dupę rozbić. Delikatne, to do niczego się nie nadaje. Trzeba by wodę wlewać i wodą malować. Widlica już do dupy. Lata we wszystkie strony, zaraz się urwie. Ja to wszystko na nitro waliłem. Było brudne, nitro wlewałem, przyczyściło mi wszystko. O, coś tam się dzieje. Tragicznie to wygląda, ale... Może być. Minimalnie słabo to wygląda. No, dobra aerografia, jak się ma tu. Też muszę kiedyś kupić wreszcie coś porządnego, takiego solidnego, a nie reklamowanego. To. Takie to są zabawki. Coś mówię, najlepiej się czułem na tych tanich, zwykłych aerografach. Czyściłem nitro, niby uszczelki tam miało zżerać, nikt nic, nikomu nic nie zeżarło. Ojże. Bawimy się dalej. Coś tam się pomaluje.
No. O niech ludzie se gadają, a ja będę klął dalej na niego. Aerograf za 1000 zł, taki gówno. Tym, jakbym tej dyszy nie zgubił, to już bym go w 5 sekund pomalował, ten mod. Tym zwykłym za 40 zł. To tak jest. Przy okazji. No i już takim oto sposobem pomalowałem. Rozjaśniłem sobie w miarę. Reszta się wyciągnie bez problemu. Tu na razie jeszcze tak, żeby to tu ładnie. Trzeba. Teraz pancerkę trzeba bardzo rozjaśnić. Bo łosza się robi olejnego, który tak przyciemni farbę, że 3 tony idzie do tyłu, więc trzeba. Za dużo chemikaliów później się nakłada. Mówię, to nie samoloty, chociaż mówię, na samoloty też teraz tak padą, że jak szaleni. Ale mi się pozatykało wszystko, muszę to dobrze wyczyścić wreszcie. Mucha tu znowu lata, mordercza. Mordercza mucha 3. No. Coś musi tam być, ledwo idzie. Tak, mocno się wszystko właśnie bierze. Do białości nie ma. Czasami się białym kończy w ogóle kolory. Białą farbą, a później to się wszystko bawi. Tymi chemikaliami to jest fajne z jednej strony. Można sobie coś tam podziałać. Nie jest to takie monochromne. Tylko się człowiek bawi tym. No ale to jak to lubi, nie? Jedni lubią tak, inni lubią inaczej. Zobaczę, jak ta dysza wygląda. Wygląda źle. Zatkana jak cholera. Zabrudzona na maksa dysza. To jak ma malować? Jakie by tu farby nie były, wszystko się brudzi. No ja wiem, też tak słyszałem, że to tak się bardzo cieniuje wszystko. Te przy samolotach też takie właśnie. Tam się dużo farbami pracuje, jeśli chodzi o konsystencję.
też trzeba wszystko wybadać. Tu z kolei się pracuje nad tym, co będzie później po pomalowaniu. Tak dla inności. Aero jest. Teraz jeszcze tą dyszę trzeba wyczyścić, bo masakra. Zawalona. Jakieś coś mi się tam weszło, nie chcę wyjść. Pesetów wychodzi. Farfocle, które pensetą nie mogą wyszarpać. O, wyjąłem. Wyjąłem coś gigantycznego. Kilka milimetrów. Tu się to miało malować, zatkane jak cholera. Farfoclami. Kawałek przyschniętej farby wpadł. Do dyszy. I teraz będzie malować. No, Paktra nie jest winylowa. To nie, to też jest farba zwykła, taka. Ale coś po prostu gdzieś może wpadło. Nawet się zbiera czasami, jak się wyciera farby jakimiś chusteczkami, to farfocle jakieś coś. Gdzieś coś wpadło. Albo z jakiejś poprzedniej farby coś było. Paktra mi nigdy nie zawiodła. Wszystko inne zawodzi, aerografy, sprzęty, kompresory wybuchają, ale Paktra zawsze jest Paktra. Najprostsza farba w świat. Nie zasycha, nic się nie dzieje. Siadasz, malujesz. Gotowy. Tyle lat ciągle tak samo się maluje dobrze. No już chyba gotowe. Mam nadzieję, że będzie gotowe. Te winylowe to w ogóle już są, jak się to klei do tego, to jest koniec. To już mi jazdy z tymi farbami tyle, że... A no te Valeo, już w ogóle były. Wszystkie te Valeo, AK, Migi, wszystko jedno i to samo. Do niczego się to nie nadaje. O, wreszcie odetkane, jak dawno tak nie było. Dobra. Oj, zrobione, chociaż jeden model trochę pomalowany, jeszcze tam Vidal Wagena se pyknę jutro. Gites majonez, czy coś tam. No, także ja też uciekam. Wytrzymałeś wszystkich. Także gratulacje. Jutro dalej walczymy. Bo ja już też muszę rano zaraz wstać. Dzieci pozawozić. Dalej robić robotę swoją. No, trzymaj się. Trzymaj się, nara, cześć i czołem. Jutro się tam zaloguję, udostępnię i tak dalej. Pojawi się tam gdzieś w internetach. No, dobra, uciekam. Odłączam się od systemu. Trzymaj się. Gdzie jest ten guziczek magiczny?